reakcje rządu emigracyjnego i stronnictw politycznych. Panie profesorze, zapraszam. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, postaram się państwu przybliżyć troszeczkę informacji na temat stanowiska władz Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Jałcie w 1945 roku. Przy czym w swojej wypowiedzi będę starał się nawiązać również do spraw, które wydarzyły się wcześniej i w moim przekonaniu one odcisnęły swoje piętno, albo wręcz, można tu użyć określenia, zadecydowały o nie tylko losach rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ale i Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jałta niewątpliwie była taką cezurą bardzo ważną z punktu widzenia i Polski, i władz Rzeczypospolitej Polskiej, cezurą istotną z czterech takich kluczowych powodów. Te kluczowe powody to kształt powojennej Europy, sprawa przejęcia władzy w krajach za żelazną kurtyną. Kolejna sprawa to taktyka działania niektórych polityków przebywających wcześniej na emigracji. Ta taktyka związana z powrotem do swoich ojczyzn, mam na myśli Mikołajczyka, premiera Iwana Subaszicza i prezydenta Edwarda Benesza. Natomiast ten czwarty problem to ocena sowieckiego dyktatora, którego powszechnie traktowano jako głównego odpowiedzialnego za destabilizację sytuacji międzynarodowej w latach 45-53. W publicystyce emigracyjnej, w ogóle w dyskursie emigracyjnym, oczywiście na Jałtę zwracano bardzo ważną uwagę i komentowano. Niemniej jednak cały ten dyskurs rozpoczął się dużo wcześniej, bo rozpoczął się w 1943 roku. To był w ogóle fatalny rok dla Polski i dla rządu polskiego, dlatego że rok 1943 w zasadzie rozpoczął coś, co możemy określić takim konsekwentnym upadkiem znaczenia rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, państwo zauważyliście, nie używam określenia rządu emigracyjnego, rząd emigracyjny. To jest w ogóle niepotrzebne, zbyteczne i może nawet tego określenia użyć obraźliwe dla tego rządu. Innego rządu nie było do rządu, tymczasowego rządu jedności narodowej, więc ten rząd powinien być rządem Rzeczypospolitej Polskiej i władze Rzeczypospolitej Polskiej. Określenie emigracyjne jest kompletnie w tym wypadku zbyteczne. Wracając do 1943 roku i do tego fatalnego roku w historii Polski, to pragnąłbym tu zwrócić uwagę na trzy wydarzenia. Dwa państwo doskonale potraficie określić, one nasuwają się same. Mówimy tu o grobach katyńskich i zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez Związek Sowiecki z władzami Rzeczypospolitej Polskiej, które później determinowały politykę anglosasów wobec Polski. Tak, w takim kierunku, z której szczególnie zainteresowany był Związek Sowiecki i Józef Stalin. Druga sprawa to oczywiście katastrofa gibraltarska, śmierć premiera Sikorskiego i znaczący upadek rangi rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego że Stanisław Mikołajczyk już nie miał takiej siły przebicia. To są trzy bardzo ważne, dwa bardzo ważne wydarzenia. Zmierzam do tego trzeciego, które jest znane w literaturze przedmiotu, komentowane, ale ono jest często niedostrzegane. Mam tu na myśli konferencję w Moskwie w ostatnich dniach października 1943 roku. Jest to konferencja trzech ministrów spraw zagranicznych. Określenie minister umownie stosuje tutaj dla przedstawiciela Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. No, oni mieli inne wtedy nazwy. Niemniej jednak reprezentowali te resorty. Sprawa dotyczy tejże konferencji, na której zapadła decyzja o utworzeniu w Europie Środkowo-Wschodniej stref wpływów. To był piąty punkt deklaracji moskiewskiej, który jakby dał możliwość wielkim mocarstwom stworzenia w Europie wojennej i niestety powojennej stref wpływów dla
trzech najbardziej zainteresowanych mocarstw, czyli dla Stanów Zjednoczonych, Związku Sowieckiego i Wielkiej Brytanii. Te strefy wpływów były potrzebne po to, by w powojennej rzeczywistości zapanować nad tym, aby powstały demokratyczne władze i żeby jakby unormować normalność w tych krajach. Należy zadać pytanie, kto był pomysłodawcą tych stref wpływów i czyja to była inicjatywa. Otóż okazało się, że bynajmniej nie Związek Sowiecki zabiegał o stworzenie tego rodzaju rozwiązania, ale był to pomysł amerykański, którzy Amerykanie jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, co może to przynieść w niedalekiej przyszłości, stąd raczej w dobrych intencjach zaproponowali takie rozwiązanie. Rosjanie początkowo byli bardzo zaskoczeni sytuacją, bo nie spodziewali się, że coś, na czym im bardzo zależy, jest jakby łatwe do zrealizowania. W związku z tym po jednym dniu zwłoki odpowiedzieli, że ten pomysł jest dobrym pomysłem. Stąd stworzenie stref wpływów jakby gwarantuje w przyszłości bezpieczeństwo na kontynencie europejskim, bo te strefy wpływów nie dotyczyły tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale również innych regionów Starego Kontynentu. Związek Sowiecki z racji położenia geograficznego oczywiście dostał pod kontrolę Europę Środkowo-Wschodnią i z punktu widzenia Mołotowa i Stalina było to idealne rozwiązanie, dlatego że ono po prostu gwarantowało w pewnym sensie natychmiastową realizację pewnego planu, czyli tej alternatywy dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej, tego rządu, który w przyszłości mógłby być utworzony w Związku Sowieckim na bazie polskich komunistów i tych ludzi, których wytypuje do władzy Józef Stalin. Oczywiście ja mówię o pewnym wydarzeniu, które w październiku 1943 roku nie było powszechnie znane. Dlatego, że do władz Rzeczypospolitej Polskiej dopływały szczątkowe informacje, a niekiedy w ogóle nie dopływały. W związku z tym o niektórych sprawach Polacy dowiadywali się albo z dużym opóźnieniem, albo nie dowiadywali się w ogóle, albo w formie szczątkowej. W związku z tym trudno wymagać tego, by już powiedzmy sobie w listopadzie były komentarze na ten temat. Aczkolwiek pierwsze komentarze w tej sprawie się już i wówczas pojawiły. Z literatury przedmiotu znane nam są opinie na ten temat ambasadora Ciechanowskiego. Mamy również komentarze od Ignacego Matuszewskiego, który opublikował cykl bardzo celnych artykułów na ten temat Śladami Katarzyny, sugerując, że to, co się wydarzyło w Moskwie, a następnie zostało jakby w pewnym sensie potwierdzone w Teheranie, bo już komentował to po wydarzeniach konferencji teherańskiej. W związku z tym miał jakby już tą większą wiedzę, więc doszedł do wniosku, że to wszystko jakby prowadzi Polskę do kolejnego rozbioru. I tak sprawę rzeczywiście skomentował. Sprawę skomentował nie tylko na łamach polskojęzycznych czasopism i pism ukazujących się w Stanach Zjednoczonych, bo wydał je w Nowym Jorku. Tego teksty ukazywały się w czasopismach w Nowym Jorku i w Detroit, ale później one zostały w komplecie przetłumaczone w prasie polskojęzycznej na Wyspach Brytyjskich. W związku z tym Śladami Katarzyny, ja przynajmniej tak uważam, te artykuły były powszechnie znane w polskich kręgach, w polskich kręgach emigracyjnych. W związku z tym myślę, że tej genezy oceny wydarzeń, które rozegrały się w Jałcie w 1945 roku, można byłoby szukać dużo wcześniej, czyli tak na przykład się późnej jesieni 1943 roku, bo ta tematyka pierwszej i tej drugiej konferencji oraz tych wszystkich spraw, które wydarzyły się jeszcze w trakcie, ona jest bardzo do tego zbliżona. Przechodząc do opinii na temat Jałty, to rząd Tomasza Arciszewskiego
doszedł do wniosku, że to było gorsze niż się spodziewano. Powszechnie w polskich kręgach rządowych nie spodziewano się aż tak drastycznych i radykalnych rozwiązań w stosunku do rządu, do Polski i do rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym pierwszym oświadczeniu lutowym zostało pomieszczonych trzy bardzo ważnych wątków tematycznych. Po pierwsze, Jałta została uznana jako kolejny rozbiór Polski i to mniej więcej zostało skomentowane takim zdaniem. Oderwanie od Polski wschodniej połowy i terytorium przez narzucenie tak zwanej linii Kelsona jako granicy polsko-sowieckiej naród polski przyjmuje jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski. Pojawił się również drugi wątek, że zaakceptowanie ustaleń jałtańskich to znak równości dla zalegalizowania mieszania się Sowietów w wewnętrzne sprawy polskie. I to był jakby taki sygnał, że sowietyzacja już jest kwestią czasu i należy jej się spodziewać w każdej chwili. Ale również jest jeszcze coś, na co historycy nie zwracają szczególnej uwagi, ale myślę, że jest to bardzo sprawa ważna. To jest ten trzeci punkt, raczej skromnie dostrzegany, ale myślę, że on jest bardzo ważny z punktu widzenia tego, o czym za jakiś czas będzie mówił Stanisław Mikołajczyk. Mianowicie jest tam również w tym komentarzu do Jałty i takie zdanie. Ziemie polskie okupowane wyłącznie przez wojska sowieckie, tego rodzaju rząd, nawet w obecności dyplomatów brytyjskich i amerykańskich, nie zabezpieczy prawa do swobodnego wypowiedzenia się społeczeństwa polskiego. To jest oczywiście aluzja do wyborów demokratycznych, których gwarantem miały być wielkie mocarstwa, ale jest również pewne zdanie o okupacji wojsk sowieckich i jakby utyskiwanie, że będzie to tylko Armia Czerwona. Mianowicie nie spotkałem się wcześniej w żadnym innym dokumencie z proweniencji rządowej, ani później, by w sposób dość sugestywny stwierdzić, że niezłym rozwiązaniem dla sytuacji Polski w 1945 roku byłaby obecność również innych wojsk alianckich na terytorium Polski. To była taka, powiedzmy sobie, może sugestia czy propozycja idąca w tym kierunku, by w jakiejś formie zaistniały w tamtej rzeczywistości oddziały, powiedzmy sobie, nawet amerykańskie. To oczywiście już teraz możemy stwierdzić, było nierealne do zrealizowania. Niemniej jednak w sytuacji tego wszystkiego, co wydarzyło się w lutym 1945 roku, mogło być pewną szansą na rozwiązanie problemu osamotnienia Polski, czy też oddania Polski na pastwę losu. Władze Rzeczypospolitej Polskiej bardzo wyraźnie wskazywały tutaj, że obecność wyłącznie wojsk sowieckich stawia problem Polski wyjątkowo dla Polaków w trudnej, nierozwiązanej sytuacji. Ja mówiłem o tym, że tutaj Stanisław Mikołajczyk później jakby próbował jakby nawiązywać do tej idei. I to zwłaszcza było widoczne tuż przed referendum, czy też przed wyborami 1947 roku, bo on bardzo często jakby zwracał się do międzynarodowej społeczności z postulatem, by powołać międzynarodowe komisje, które by doglądały wyborów w Polsce, które by miały kontrolę, czy te wybory odbywają się w sposób demokratyczny, uczciwy i rzetelny. Że w związku z tym ten pomysł, który już się narodził w lutym 1945
roku, no on żył jeszcze przez jakiś czas, przynajmniej do tego momentu, do którym Stanisław Mikołajczyk próbował realizować swój eksperyment związany z powrotem do Polski. Oprócz tych komentarzy rządowych, ja nie będę wszystkich prezentował Państwu oświadczeń i wypowiedzi ministrów, czy też członków rządu, ale chciałbym też zwrócić uwagę jeszcze na jakby stanowisko no, bardzo ważnej postaci. Później można powiedzieć emigranta numer jeden, męża opatrznościowego polskiej emigracji, czyli mam tu na myśli generała Władysława Andersa, jakby taką pierwszą reakcją władz na Jałtę w kontekście postaci Władysława, generała Władysława Andersa była nominacja na naczelnego wodza, bo to jest koniec lutego 1945 roku. Prezydent powołuje generała Andersa na PO, naczelnego wodza, co jest w kontekście tego wszystkiego, co wydarzyło się w Jałcie, tak w pewnym sensie odpowiedzią władz Rzeczypospolitej Polskiej na decyzje, które zapadły podczas konferencji krymskiej. Powszechnie było znane stanowisko Andersa wobec Związku Sowieckiego i krytyczne opinie o Anglosasach. To jest jakby sprawa pierwsza. Sprawa druga, no to sam komentarz Andersa na temat Jałty, bardzo krótki. Powiedział, mało powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Uważam, że stało się wielkie nieszczęście. Na takie załatwienie sprawy naród polski nie zasłużył i my walcząc tutaj mogliśmy tego nie oczekiwać. Także w każdym bądź razie jest to no, dość bardzo krytyczna opinia, ale ważne jest jeszcze to, że generał Anders próbuje również w tej swojej opinii spowodować no, dość istotną zmianę w zachowaniu Stanisława Mikołajczyka, dlatego że w środowiskach emigracyjnych już od 1944 roku było powszechnie wiadomo, że Stanisław Mikołajczyk no, przygotowuje pewien plan sprawowania władzy, też walki władzę w Polsce. W związku z tym no, jest ten eksperyment związany z przyjazdem do kraju i walka w sposób demokratyczny o władzę. I tutaj Władysław Anders w ostatnich dniach lutego 1945 roku spotyka się z Stanisławem Mikołajczykiem. Z tego spotkania mamy dwie relacje, jedną przygotowaną przez Andersa, drugą przez Mikołajczyka. One w wymowie są bardzo podobne do siebie. Być może akcenty są położone na inne wątki. Niemniej jednak tą treść można odczytać i można też stwierdzić, że i wypowiedź Andersa jest wiarygodna i Stanisława Mikołajczyka też nie odbiega od tego, o czym panowie wówczas rozmawiali. Anders, chcąc jakby zniechęcić Stanisława Mikołajczyka do wyjazdu do Polski, mówi do niego, no to jest dość długa relacja, ale ja Państwu tylko po jednym zdaniu przeczytam. Moim zdaniem powrót Pana do Polski i udział w rządzie nic nie zmieni. Ma Pan duże nazwisko, aby dawać swą zgodę na nowy rozbiór Polski. Mikołajczyk ripostuje wówczas. Myli się Pan, generale, bo jestem głęboko przekonany, że przyczynię się do tego, że Polska zachowa niepodległość. Mam obiecaną pomoc od Roosevelta i premiera Churchilla. Uważam, że Rosja sowiecka musi się z tym liczyć. No, finał był taki, że Stanisław Mikołajczyk nie wziął pod uwagę tych argumentów, które używał nie tylko Władysław Anders w rozmowie z liderem polskich ludowców, byłym premierem, ale również inni politycy, którzy krytykowali pomysł Stanisława Mikołajczyka. Mikołajczyk zdecydował się na powrót do Polski. Należałoby teraz postawić pytanie, no właśnie,
czy ten przyjazd Mikołajczyka miał jakikolwiek sens i dla jego pozycji jako wybitnego polityka, premiera rządu Rzeczypospolitej, lidera ludowców, czy też to była jego taka kompletna porażka, którą należy zapisać na konto jego politycznej klęski. Tutaj postaram się przedstawić argumenty za i przeciw, tak jak to widzą ci specjaliści, którzy badają biografię kawalera jałtańskiego, jak niektórzy oceniali Stanisława Mikołajczyka. I są to i pozytywne, i negatywne strony związane z powrotem Stanisława Mikołajczyka do Polski. Przede wszystkim ten powrót jest o tyle ważny, że wybił anglosasom bardzo ważny argument z ręki. Mianowicie Anglicy po tym, jak wrócił do Polski Stanisław Mikołajczyk, a później Karol Popiel, nie mogli dysponować takim oto argumentem, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej albo byli jego urzędnicy oddali walkę o władzę w Polsce walkowerem. Czyli krótko mówiąc, nie przyjechali do Polski, nie spróbowali, nie sprawdzili, a może można było wygrać, gdyby oczywiście nie wrócili. Ale skoro wrócili, skoro przynajmniej Stanisław Mikołajczyk spróbował przy pomocy Polskiego Stronnictwa Ludowego zawalczyć o władzę w Polsce, no to sprawdził, czy było to możliwe, czy też nie było to możliwe. W związku z tym argument o takim rozwiązaniu problemu powrót Mikołajczyka anglosasom wytrącił. Druga sprawa to to, że Stanisław Mikołajczyk swoim powrotem do Polski przywrócił nadzieję tym, którzy byli w kraju, którzy pozostawali w konspiracji czy też w opozycji wobec komunistów. Swoim powrotem spowodował takie mocne zaangażowanie tej opozycji do walki o władzę. Czyli dał pewną nadzieję Polakom na realizację ustaleń jałtańskich, jakby na problem nie patrzeć, bo przecież były zagwarantowane demokratyczne i wolne wybory. I tu Stanisław Mikołajczyk jakby stworzył tę nadzieję. Kolejna sprawa, którą można zapisać i na konto sukcesów, i na konto porażek, bo to tak się chyba równomiernie rozkłada, to problem rozładowania lasów, czyli likwidacji drugiej konspiracji, tych, którzy pozostawali w strukturach różnych oddziałów zbrojnych. Problem rozładowania lasów niósł z sobą z jednej strony to, że ratował życie młodym Polakom, którzy rezygnując z walki zbrojnej mogli mieć pewną nadzieję, że nie zginą gdzieś w potyczkach zbrojnych i przejdą do legalnej działalności opozycyjnej, na przykład w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale z drugiej strony poprzez ujawnienie się byli na celowniku służb specjalnych polskich i sowieckich. I to było później bardzo wyraźnie widać, kiedy przyszło do rozliczenia po wyborach 1947 roku, a nawet i wcześniej, kiedy zapełniły się więzienia i obozy, służby NKWD na szeroką skalę rozpoczynały penetrację środowisk opozycyjnych i konspiracyjnych. W związku z tym tu można dyskutować, jak ocenić pomysł Stanisława Mikołajczyka, a niewątpliwie był bardzo mocno realizowany. I jeszcze jedna ważna sprawa, której tutaj nie możemy
pomijać, to to, że poprzez swój powrót do Polski, poprzez swoją politykę, swój pomysł walki o władzę, zdemaskował prawdziwe oblicze Józefa Stalina i jego jakby metodę rozwiązania problemu polskiego. Czyli krótko mówiąc, dał wiedzę anglosasom na ten temat, jaka jest wiarygodność Związku Sowieckiego, jaka jest wiarygodność Józefa Stalina i tak naprawdę czego można oczekiwać od Związku Sowieckiego. Czyli tak jak Państwo zauważyliście, są argumenty ważne za i przeciw i one niewątpliwie powinny być wzięte pod uwagę, kiedy będziemy próbowali dokonać takiej kompleksowej, całościowej oceny eksperymentu Stanisława Mikołajczyka, który był takim, powiedzmy sobie, otwarcie klasycznym realizatorem pomysłu, który został przygotowany i opracowany przez Wielką Trójkę podczas konferencji krymskiej. Kończąc, chciałbym Państwu powiedzieć, że na temat Jałty nie tylko rozmawiali ministrowie, premierzy, prezydenci, liderzy polskich partii politycznych, ale temat był bardzo mocno zadomowiony w świadomości polskiej emigracji politycznej. I to nie jest tylko dyskurs, który rozpoczął się w 1945 roku i zakończył się zaraz kilka dni po konferencji jałtańskiej. Ten dyskurs trwał, tak można powiedzieć, do końca dziejów politycznych polskiej emigracji. Praktycznie rzecz biorąc, luty każdego roku przynosił ożywione dyskusje na ten temat, tylko też musimy mieć świadomość tego, że o ile w tym 1945 roku w rolach głównych byli ministrowie, premier, prezydent i liderzy partii politycznych, to później już akcenty przeniosły się na inne instytucje i tutaj mamy Związki Ziem Wschodnich, Związek Ziem Północno-Wschodnich, Związek Ziem Południowo-Wschodnich, które konsekwentnie w późniejszym, po 1945 roku, w późniejszym okresie jakby były strażnikami tej wiedzy, tej prawdziwej wiedzy o niewoli krymskiej. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, dziękujemy za bardzo ciekawy, interesujący referat. Teraz zapraszam pana doktora Sławomira Łukasiewicza, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, zajmującego się polską emigracją, z referatem Powstanie Polskiego Ruchu Wolnościowego, Niepodległość i Demokracja. Sławku, zapraszam. Bardzo Państwu dziękuję. Ja pozwolę sobie posłużyć się prezentacją, więc czego nie zdążę odczytać, to Państwo szybciej przeczytają z tych plansz. Krótkie wyjaśnienie. Znaczy, powstanie PRW-NIT, czyli Polskiego Ruchu Wolnościowego, Niepodległość i Demokracja, to jest właśnie tylko pretekst do tego, o czym chciałem powiedzieć, bo będę mówił nie tylko o powstaniu, ale również o różnych formach działalności czy myślenia lidowców, bo takich nazywano, o Jałcie. Państwo widzą taki zarys zdjęcia z 1948 roku, jak oni spotkali się w Brighton, ale to jest, powiedzmy, w tym momencie mały szczegół. Najważniejsza rzecz jest taka, że Jałta, oprócz tego, że miała konsekwencje dla rządu, miała konsekwencje dla młodego pokolenia polskich polityków na emigracji, bo to nie było tylko tak, że złamano kariery byłym generałom, dyplomatom, premierom i tak dalej, ale złamano również kariery poprzez te decyzje, które zapadły młodym ludziom, którzy nie wiedzieli po prostu, jak w nowej sytuacji politycznej odnaleźć właściwie miejsce dla siebie. Tutaj lidowcy wywodzili się z kilku środowisk, które określano jako pokolenie Polski Niepodległej. To nie jest tylko Doboszyński, który to firmował, ale pomysł rodził się również w innych kręgach. To są zetowcy, to jest ogólnie młodzież polityczna związana z różnymi opcjami politycznymi i to jest pomysł na stworzenie właśnie tego Polskiego Ruchu Wolnościowego, Niepodległość i Demokracja.
który stara się utrzymywać kontakty z władzami RP na uchodźstwie, bo to tak było określane w czasie wojny, i którzy, tak jak wspomniałem, szukają jakichś możliwości działania. I po wielu latach, wspominając te początki, Rowbunt Piłsudski pisze tak, że pewnego dnia tam w październiku 1944 roku, czyli to też są symboliczne daty, zmiana rządu na uchodźstwie, zebraliśmy się w pięciu. Nie wiem, czy państwo mówią coś te nazwiska, ale to są dosyć istotne. Stefan Gacki, poeta, sowietolog, Jan Jankowski, prawnik, sekretarz Arciszewskiego, jeden z sekretarzy, Stanisław Grochol, to postać szalenie barwna po wojnie, między innymi powiernik Veritasu. Bronisław powinno być Jedlewski, to jest w ogóle lekarz prezydenta Raczkiewicza. No i Piłsudski, założyliśmy tajną organizację pod nazwą Grupa Niepodległość i Demokracja. Grupa rozszerzała się bardzo szybko. Doszliśmy do porozumienia z Grupą Młodzieży Demokratycznej, której przewodniczył Bolesław Wierzbiański i Jerzy Ponikiewski. To w ogóle Ponikiewski był ponoć twórcą tego sformułowania Pokolenie Polski Niepodległej. I 17 lutego 1945 roku, zaraz po Jałcie, powołaliśmy do życia Organizację Polityczną Niepodległości i Demokracji. Jakby stąd jest pretekst, żeby jednak o nich opowiedzieć. Znaczy, była to jedyna organizacja polityczna, która powstała w reakcji na Jałtę. Znaczy inaczej, ujawniła swoją działalność, bo oni konspiracyjnie właściwie funkcjonowali pod różnymi nazwami od 1942 roku. Natomiast w tym momencie zdecydowali się na ujawnienie swojej działalności politycznej. Jako taką ciekawostkę mogę jeszcze państwu powiedzieć, że w pierwszych statutach jako siedzibę swoją podawali Warszawę. Ale oczywiście szybko to zmieniono. Wśród NIDowców odnajdujemy też nazwisko Andrzeja Pomiana, który na łamach Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza pisał tak: w nowej sytuacji politycznej stworzonej przez konferencję krymską na wychodźstwo polskie spadają szczególne obowiązki. W warunkach swobody ma ono znacznie większą niż kraj możliwość zajęcia jednolitego stanowiska, jakie obecnie Polak zająć powinien. Twardej, bezkompromisowej obronie niepodległości, to jest z dużej litery, zresztą tak jak w nazwie w ogóle ugrupowania, ale walka o niepodległość nie jest nerwowym odruchem, nie jest rozpaczą czy demonstracją jednostek. To, co powinno pochłonąć obecnie wszystkie nasze siły, to praca nad zachowaniem narodu, opieka nad rzeszami polskimi w wolnym świecie i stworzenie najlepszych warunków dla naszych nieugiętych zabiegów dla sprawy. Czyli krótko mówiąc, ocalenie substancji biologicznej, tak żeby ona po prostu nie wyniszczała się w kolejnych walkach. Zorganizowanie się na uchodźstwie, co nie było rzeczą prostą, bo wszystkie ministerstwa poszły w rozsypkę, skończyły się finanse, i działalność na forum międzynarodowym. No to tak w skrócie, jakby to jest ten program, który zresztą NIT później przez wiele lat realizował. NIT powstaje między 17 a 21. Znaczy, tam dokładną datę można sobie wybrać, to jest 17 albo 19. W każdym razie od 17 na pewno się spotykali, podpisywali pierwsze dokumenty. Z państwu pokażę pierwszą deklarację, gdzie są podpisy tych członków założycieli. Od razu zostało to ogłoszone prezydentowi Rzeczpospolitej, premierowi, zresztą do którego dostęp miał zarówno Lerski, jak i Jankowski. Co więcej, Lerski wspominał, że jako sekretarz Arciszewskiego miał swój udział w przygotowaniu noty premiera polskiego rządu protestującej przeciwko postanowieniom konferencji w Jałcie, więc NIDowcy poczytywali sobie to jako zaszczyt, jako pewien sukces, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie polityczne. No i później próbowali jakby od tego momentu tworzyć silny ruch polityczny. To się w tym sensie udało, że przez te pół wieku funkcjonowania pod tym szyldem przez PRW NIT przewinęło się ponad 1200 osób. Więc jak na warunki emigracyjne było dużo, natomiast nie zrealizowali tego postulatu, który był w nazwie, czyli nie stworzyli ruchu politycznego, który walczyć miał o demokrację i niepodległość.
Ale tak jak wszystkie ugrupowania, organizacje czy instytucje emigracyjne, tak jak wspomniał profesor Wolsza, każdego lutego, a szczególnie w okrągłe rocznice, przypominali o Jałcie. Tutaj mają Państwo kilka takich nazwisk osób, które tworzyły to ugrupowanie. To jest ta pierwsza deklaracja z nazwiskami między innymi Piłsudskiego, czy Grocholskiego, czy Stanisława Ścigalskiego, później są związanego z Ludowcami, więc to jest dosyć interesujące. Dokument, ale to są ludzie, którzy wywodzili się z 6. oddziału sztabu naczelnego wodza, to byli cichociemni, akowcy, którzy wyjeżdżali właściwie na zachód, część środowiska dziennikarskiego czy pracownicy ministerstw, tak w skrócie można byłoby ich scharakteryzować. I to są pierwsze broszury, które powstają, bo no, one mówią o tym, o czym powiedział Pomian w skrócie, czyli trzeba się zmobilizować, trzeba walczyć dalej, trzeba podjąć tą decyzję o emigracji, która nie jest prosta, bo z tego środowiska, które tworzyło NIT, część osób wróciła do kraju. Oni już jakby nie weszli w skład NIT-u, ale wśród tych nazwisk był chociażby Józef Winiewicz, więc to jest dosyć interesująca historia. Ale on wrócił, już nie był NIDowcem, natomiast fakt, że część osób wracało, był problemem, bo NIDowcy to postrzegali jako pewnego rodzaju demobilizację. Znaczy dla nich moment podjęcia tej działalności politycznej, to ta konferencja jałtańska powodowały, znaczy były dla nich impulsem do tej działalności politycznej na emigracji, a nie wracania do kraju. Almarski to jest Witold Rudzki, Kiliński, również Rudzki, Klinga to jest Zygmunt Szempliński, jeden z ciekawszych politologów i dziennikarzy na emigracji, sowietologów, zresztą dzisiaj nie zawsze pamiętany. Tak, więc NIDowcy przypominali o tych konferencjach, przypominali o tym, że odpowiedzialność za te decyzje spada nie tylko na Związek Sowiecki, ale również na państwa zachodnie i śledzili wszystko, co ukazywało się na temat Jałty, dzięki czemu można było odnaleźć jakieś recenzje, noty na łamach trybuny, którą NIT wydawał. Z takich ciekawostek, które udało mi się odnaleźć, Jerzy Prądzyński, jeden z dziennikarzy, zresztą związany również z kulturą paryską, w takim artykule Europa na płoci ironizował na temat pomysłu Duncana Sandysa, to jest 1948 rok, żeby w krajach Europy Środkowo-Wschodniej malować na murach literę E. Tak jak malowano inne litery, jako symbol ich przynależności do Europy. I miało to być analogia do akcji podziemnych okresu okupacji. No i Prądzyński stwierdzał, że to jest niepoważne, zważywszy, że zachodnioeuropejscy architekci powojennego porządku, choć inspirowali ruch europejski, wcale nie zamierzali zmieniać ustaleń podjętych w Jałcie. Więc ta Jałta się w różnego rodzaju konfiguracjach przejawia. Ten Szempliński, którego wspomniałem, no chciałbym Państwu parę słów o nim powiedzieć, a właściwie zacytować kilka fragmentów, ponieważ jakby korzystając ze swojej wiedzy, on był przed wojną redaktorem pod pseudonimem Jan Warecki Polityki Narodów, jednego z takich ważniejszych czasopism zajmujących się sowietologią, obserwowaniem Związku Sowieckiego, więc miał dosyć poważne przygotowanie do analizy stosunków międzynarodowych. To jest oczywiście zaraz po wojnie, więc wiadomo, że nie ma tyle danych, co my mamy dzisiaj, więc to jest dużo trudniejsze, więc tym bardziej wydaje mi się, że to, co wtedy pisał, jest warte przypomnienia. Bo on analizował możliwe sojusze polityczne, badając między innymi potencjał poszczególnych państw. I rysował obraz bipolarnego świata, w którym podstawowym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i demokracji zachodnich stała się sowiecka Rosja. Teoretycznie dla nas to nie jest odkrycie, ale zdiagnozowanie tego wszystkiego jasno i wyraźnie w 1945-1946 roku jest rzeczą istotną. Zagrożenie to wzmacniało możliwość użycia przez wschodnie mocarstwo bomby atomowej, co Szempliński sugerował już w 1946 roku. Znaczy po prostu przewidywał, że Rosjanie będą
do tego dążyli. Analizując aspekty międzynarodowego bezpieczeństwa, wskazywał, że w tej sytuacji krajem mocno zagrożonym potencjalnym atakiem jest Wielka Brytania. Geograficznie miała dorosli bliżej niż Stany Zjednoczone. Ze względu na wielkość byłaby też celem łatwiejszym do zniszczenia. Wystarczałaby mniejsza liczba bomb atomowych niż w przypadku Ameryki. Oczywiście to jest ten scenariusz, który on rysuje w przypadku, gdyby Związek Sowiecki stał się mocarstwem atomowym. Futurystyczny scenariusz rysowany w momencie, kiedy świat świeżo jeszcze rozpamiętywał Nagasaki i Hiroshimę, musiał przemawiać do wyobraźni. W ocenie Szczęplińskiego tylko kontynuacja sojuszu brytyjsko-amerykańskiego mogła zagwarantować bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii. Wyprowadzał z tego jednak także konkluzje dla polityki polskiej na emigracji. Bo cały czas oczywiście mówimy o Jałcie i mówimy o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o podział świata. Wyliczone powyżej interesy państw anglosaskich, pisał, są bardzo podobne do naszych. Pozostając na Zachodzie i poddając się ogólnemu zachodniemu kierownictwu, działamy zgodnie z naszymi interesami narodowymi i państwowymi. No i teraz po to, żeby te interesy uzgodnić w całości, trzeba było wpływać na ten Zachód, trzeba było sugerować takie kierunki, które dla Polski będą dobre. No ale Szczępliński widział też jakieś zagrożenia związane przede wszystkim z udziałem w kosztach i zyskach. I tu zaczynają się wątpliwości, bo jesteśmy tak małym wspólnikiem, że łatwo jest nas skrzywdzić. No i znowu, Jałta oczywiście już jest z tyłu głowy. Te obawy o możliwość używania imigrantów przez mocarstwa do realizacji własnych celów, wzmacniane zresztą świeżym jeszcze doświadczeniem Jałty, były na emigracji powszechne. Szczępliński przekonywał, że układy jałtańskie były czynem niezgodnym z moralnością. I tutaj od razu przypomina mi się wystąpienie, jedno z pierwszych wystąpień profesora Kornata, rozumianą w tym wypadku jako respektowanie prawa do wolności. Więc to są rzeczy, które Szczępliński, o których pisze w 1946 roku, więc bardzo wcześnie, zaraz po wojnie. Pisał także o związkach pomiędzy Jałtą, zmiennymi sojuszami czasów wojny, a losami Polski. Z początku mieliśmy wyraźnie dwóch wrogów, ale biliśmy się tylko przeciw jednemu. Potem, w czasie trwania układu Stalin-Sikorski, Rosja stała się naszym sojusznikiem. To jest oczywiście diagnoza czasu wojny. Od czasu zerwania tego układu przez Rosję nasza sytuacja zaczęła się coraz bardziej wikłać. Można powiedzieć, że od czasów Teheranu mieliśmy znów dwóch wrogów, zachodnie zaś państwa pozostały naszymi sojusznikami pod względem wojskowym, ale przestały być sojusznikami pod względem politycznym. Właściwie mówiąc, układ jałtański był ze strony wszystkich trzech uczestników aktem w stosunku do państwa polskiego wrogim, bo naruszał jego terytorium oraz narzucał mu obce rządy. Od czasu zakończenia wojny przez Niemców nasza sytuacja polityczna komplikuje się coraz bardziej w miarę rozwoju sytuacji międzynarodowej w kierunku coraz większego zamieszania i chaosu. Tak jak mówię, to są dzisiaj dla nas myśli oczywiste, które padały w wielu referatach wcześniej. Natomiast ja podkreślam jeszcze raz, to Szczępliński pisał w 1946 roku. Pomimo przekonania o trwałości Jałty, on, jak i zarówno NIDowcy śledzili, jakie są elementy, które mogą erodować ten porządek jałtański, bo to też było dla nich ważne. Znaczy, co się może zmienić, co może wpłynąć na ewentualną zmianę. I tutaj były takie elementy jak podział stref okupacyjnych w Niemczech, konieczność kontrolowania energii atomowej. To mogło powodować jakieś zmiany, czy napięcia, które nazywano ogólnie zimną wojną. I dla Polaków to była jakaś perspektywa konfliktu zbrojnego, zresztą są opracowania na ten temat, prawda? Wizja trzeciej wojny światowej. To mogło być coś, co mogłoby przełamywać ten układ, którego symbolem była Jałta. W 1949 roku wydawało się nawet, że odpowiednią reakcją polskiej emigracji powinno być nie tyle protestowanie przeciwko władzy sowieckiej w Polsce, ile oddziaływanie na politykę amerykańską, tak aby zaszczepić jej polski punkt widzenia. I to starano się robić konsekwentnie. W tym celu kilku NIDowców wyjechało do Stanów. Zresztą to była akcja jakby związana z tym, że pojechał tam też Mikołajczyk, więc trzeba było przeciwdziałać wpływom Mikołajczyka. I oczywiście taki był cel wysłania tam chociażby Jerzego Lerskiego, o którym już wspominałem. Natomiast z Jałtą wiążą się również paradoksy. I w przypadku NIDu widać to świetnie. Wydaje mi się, że już mieliśmy znowu próbkę przy wcześniejszych referatach, ale
Pierwszy z problemów, który można zauważyć, związał się z wyborami. Z jednej strony kontestowano Jałtę jako postanowienie niemoralne, nieodpowiadające interesom polskim. Z drugiej strony domagano się realizacji postanowienia tej konferencji w postaci wyborów, wolnych wyborów. No więc to jest jeden paradoks, który można wskazać. To samo jest w przypadku oczywiście Mikołajczyka, chociaż tutaj Mikołajczyk jeszcze był o tyle niewygodną postacią, że on Piłsudskiego traktował jako faszystę i to dał ponoć wyraz przy jakiejś okazji, więc tam jeszcze inne rzeczy decydowały o tym, że między Lidowcami a Ludowcami nie było, znaczy Mikołajczykiem nie było sympatii. W każdym razie przyjazd Mikołajczyka bardzo skomplikował sytuację nie tylko Lidowców, ale w ogóle osób, które były przeciwnikami Jałty. Co więcej, jak to określał Lerski, wprowadził zamieszanie wśród sojuszników brytyjskich czy amerykańskich, którzy również już zdążyli się przekonać, że te postanowienia jałtańskie są łamane. Tutaj jako przykład Lerski podawał księżnę Atoll, która była rzeczywiście przyjaciółką i Lidowców, i Polaków. I Lerski pisał o tym, że trzeba po prostu temu przeciwdziałać, czyli ta akcja znowu wobec Brytyjczyków, wobec Amerykanów powinna być bardziej intensywna. I trzeba było z tymi ludźmi częściej się spotykać, zarówno z księżną Atoll, jak i z taką Elmą Dangerfield. To jest ciekawa postać, ale na osobną opowieść. Jedną z osób, która jako pierwsza opublikowała po angielsku tajne postanowienia konferencji w Jałcie, dzięki czemu one dotarły zaraz po wojnie do opinii brytyjskiej. Więc ona również była przyjaciółką i Lidowców, i w tym sensie sprawy polskiej. No i jeszcze jeden problem, który się wiązał z Mikołajczykiem, to było poparcie Kongresu Polonii Amerykańskiej dla Mikołajczyka. I tutaj też Lidowcy starali się bardzo temu przeciwdziałać i w momencie, kiedy Lerskiemu się udało wręcz przekonać Rozmarka, że ten Mikołajczyk to wcale nie jest takie świetne rozwiązanie, przynajmniej Lerski przypisywał sobie tą zasługę, no to pisał od razu do kolegów, że to się właśnie udało i Rozmarek w tym momencie jest bardziej przyjacielem Lidowców niż tych Jałtańczyków, czy kawalera jałtańskiego, jak profesor Wolsza wspomniał, jakim jest Mikołajczyk. Dodatkowy problem, który się rysował przed Lidowcami, ponieważ tam funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym to było nie tylko przekonywanie Anglików, znaczy Brytyjczyków, Amerykanów czy Kongresu Polonii Amerykańskiej, ale to było również przekonywanie innych emigracji środkowoeuropejskich. Wczoraj była o tym mowa. I tutaj ten brak jednolitego stanowiska wobec Jałty był bardzo dotkliwy. Podobnie jak brak jednolitego stanowiska, czy brak regulacji związanych z granicą na Odrze i Nysie. Bo z jednej strony, owszem, mieliśmy z czasem układy, prawda, o których mówiliśmy, czy Izgo Żelecki, czy z 1970 roku. Ale dla Lidowców to był problem. Znowu, jak z jednej strony kontestować Jałtę, a z drugiej strony bronić granicy na Odrze i Nysie, która w jakimś sensie z tą Jałtą, czy z tymi postanowieniami jałtańskimi była związana. Lidowcy po prostu bronili na granicy na Odrze i Nysie, nie wchodząc jakby tutaj, nie przypominając w ogóle o Jałcie. Powstała specjalna broszura przygotowana przez świetnego filozofa Zbigniewa Jordana po angielsku, którą wysyłano do wszystkich możliwych minister spraw zagranicznych, Departamentu Stanów i Foreign Office i tak dalej, jakby dbając o to, żeby argumentacja polska w tej sprawie docierała do wszystkich polityków, którzy mają jakąś moc decyzyjną w Europie. Co więcej, przedłużanie się stanu podziału Niemiec na dwie części Lidowcy traktowali jako czynnik sprzyjający utrzymaniu tej granicy na Odrze i Nysie.
I jakby w tym sensie kwestia niemiecka, bardzo dyskutowana na emigracji, też z tym w jakiś sposób była związana. Jednak trzeba powiedzieć, że pomimo tego, że w zasadach programowych, czyli w głównym dokumencie NID-u, Jałta była obecna na samym początku, bo właśnie wymieniam dwa wydarzenia historyczne, Powstanie Warszawskie i właśnie Jałtę, to z czasem to znika. To znaczy NID-owcy przekonują się, że po prostu rewizja porozumień konferencji w Jałcie może przynieść groźny skutek. Może spowodować, że po prostu ten porządek, który istnieje na świecie, zostanie zachwiany, a w momencie, kiedy rosną w siłę Niemcy, bo to było jedno zagrożeń, które oni dostrzegali, to się może okazać, że nie tylko stracimy ziemię wschodnie, ale będzie mowa o ponownej utracie ziem zachodnich, ze względu na brak stabilności tej granicy na Odrze i Nysie. I ta Jałta, mówiąc szczerze, powolutku znika z wszelkich dokumentów programowych. Ona jeszcze jest gdzieś w rozmowach, ale jest jej coraz mniej. Jeden z ostatnich akcentów to jest po 40 latach, czyli już wspominaliśmy różnego rodzaju dokumenty, które powstawały w 1985 roku, więc warto przypomnieć też artykuł Bolesława Wierzbiańskiego, wciąż NID-owca, ale też wtedy redaktora Nowego Dziennika w Nowym Jorku, który rysował takie opcje polityki polskiej, może króciutko, prawda, oceniał przede wszystkim, że najważniejszym zadaniem społeczeństwa w kraju jest utrzymanie stałej opozycji współpracującej z Kościołem i stwarzającej warunki do budowy nowych, niezależnych od partii elit, a drugim ważnym warunkiem byłoby odbudowanie gospodarki krajowej bez oglądania się na względy doktrynalne czy interes sowieckiego sojusznika. Natomiast odrzucał całkowicie pogłębienie uzależnienia od Rosji, argumentując, że taki scenariusz może doprowadzić do wybuchu rewolucyjnego. Namawiał także, aby wiązać Polskę ze strukturami świata zachodniego, to jest 85 rok, na przykład poprzez współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, sugerując, że taka współpraca wymuszałaby respektowanie standardów powszechnie przyjętych na Zachodzie. Wszystkie te zmiany wewnętrzne miały jego zdaniem współgrać ze skoordynowaną akcją międzynarodowych nacisków na Sowiety, a miał jednak jakieś dotarcie, jeśli chodzi o koła amerykańskie. I widział trzy możliwe opcje rozwoju sytuacji międzynarodowej, rysując tą sytuację wewnętrzną w kraju, od których zależał los Polski. Nawrót do détente, ułożenie stosunków Polski z Rosją sowiecką na zasadzie równości i dobrego sąsiedztwa lub orientacja zachodnia. Czyli pierwsza opcja, détente, pozwalała na zintensyfikowanie kontaktów Polski z Zachodem. Zagrożeniem było jednak instrumentalne wykorzystanie polityki odprężenia przez ZSRR do wzmacniania własnej pozycji na świecie, czyli to, co zawsze Rosja w takich sytuacjach wcześniej robiła. Druga opcja wymagałaby całkowitej zmiany stosunku Rosji wobec Polski. Partnerstwo polsko-rosyjskie, możemy sobie wyobrazić, jak to mogłoby wyglądać, co zdaniem Wierzbiańskiego było w danym momencie zupełnie nierealne. I trzecia opcja, zachodnia, wymagałaby rezygnacji w polityce międzynarodowej ze spadku jałtańskiego, jakim były strefy wpływów i aktywniejsze stosowanie takich instrumentów jak postanowienia KBWE z Helsinek. Ja w tym momencie myślę, że jakby zakończę, bo to jest dobry moment. Wierzbiański zostawił po sobie jeszcze książkę Teheran, Jałta, Poczdam, gdzie analizował z perspektywy emigranta, właśnie NID-owca, dziennikarza, postanowienia tych trzech konferencji, przypominając ich skutki i tłumacząc jakby chociażby tą trzecią opcję, o której pisał dwa lata wcześniej, czyli możliwości odrzucenia tego porządku. Dziękuję Państwu za uwagę. Panu doktorowi dziękujemy za wyczerpujący referat na temat organizacji Niepodległości Demokracja. Teraz już serdecznie zapraszam wybitnego prasoznawcę, badacza dziejów polskiej emigracji, profesora Habielskiego. Panie profesorze, zapraszamy. Proszę temat Państwa, reakcji społeczności emigracyjnej. Chciałem zacząć od dwóch słów na temat tego, co to jest społeczność emigracyjna w 1945 roku, jak ona myśli. Przy czym opis tej społeczności, tej grupy nie jest skomplikowany. No, składały się na nią dwa podmioty, to znaczy wojsko i taki korpus urzędniczo-inteligencki, który rezydował od lata 1940 roku w Londynie.
Natomiast dużo trudniej jest powiedzieć, odpowiedzieć, spróbować nawet odpowiedzieć na pytanie, jak myślą oba te organizmy. Ja chcę troszeczkę w głąb wejść, bo zarówno w przypadku, może łatwiej w przypadku tej grupy inteligenckiej, ona się, wydaje mi się, dzieli na takie dwa nieformalne środowiska, to znaczy osoby, które wierzą w to, ja zaraz o tym jeszcze powiem, że sprawa polska ma się dobrze, to znaczy one idą z prądem takiej oficjalnej wykładni tego, co się ze sprawą polską dzieje. Ale mamy do czynienia z szalenie wnikliwymi ocenami, które idą pod prąd tej optymistycznej wizji. To jest Tadeusz Kattelbach, który zostawił bardzo ciekawy, rzadko cytowany dziennik, w którym mówi, że świadectwem jego desperacji posuniętej do tak daleko, że pisze tam w jesienią 1943 roku, że balsamem na moje skołatane serce jest to, że Niemcy odbili Charków. To jest oczywiście nie życzenie zwycięstwa w wojnie Niemcom, tylko to jest przyczynek do takiej tezy, którą wykłada w broszurze albo Józef Mackiewicz, drugi bardzo wnikliwy analityk, który uważa już wtedy, 43 rok, że wojna może się skończyć przed tym, zanim Rosjanie zajmą Polskę. No i wtedy będziemy mogli coś robić z tym krajem, budować jakiś ład suwerenno-demokratyczny. No ale może się także skończyć po tym, jak oni ją zajmą i wtedy jest koniec. Więc mamy do czynienia w tym środowisku z takimi różnymi sposobami myślenia, czy ze stosunkiem do rzeczywistości. I tak samo podejrzewam, ja w daleko mniejszym stopniu to środowisko znam jest w wojsku. Że wojsko idzie takim, no takie to wojsko, prawda, są rozkazy i wszystko jest bardzo dobrze, ale przecież mamy do czynienia z takim zjawiskiem, nie wiem czy są materiały, dobrze byłoby to zbadać, na konspiracje oficerskie. No, Kattelbach mówi to hunty na to. To są młodzi oficerowie, którzy uważają, że marynarki i lotnictwo przede wszystkim, stacjonujący w Wielkiej Brytanii, nie wiem, może także na Bliskim Wschodzie, czy we Włoszech, nie, znaczy na Bliskim Wschodzie, no w każdym bądź razie, którzy uważają, że sprawa polska idzie w złym kierunku i przeczą temu wizji stosunku do rzeczywistości oficjalnej, jaką prowadzi armia. Mamy też, żeby jeszcze bardziej skomplikować, do czynienia z takim trochę ukrywaniem, udawaniem zaskoczenia Jałtą. Na przykład taką osobą, myślę, że to było spowodowane tym, żeby wzmocnić efekt tego, jak Jałta robi wrażenie, czym jest dla nas. Mianowicie Zygmunt Nowakowski taki komentarz opublikował pod gromem, no, w którym używa tej metafory, zresztą wielokrotnie w lutym 1943 roku używany, że to grom z jasnego nieba spadła na nas informacja o wynikach konferencji jałtańskiej. On należał akurat do tej grupy, takiej jak Kattelbach, choć różnili się politycznie, Mackiewicz. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego i pisał o tym zresztą i ponosił konsekwencje tego, że sprawa polska ma się bardzo niedobrze. Więc o czym przed chwilą powiedziałem, jest punktem wyjścia do takiej tezy, że stosunek społeczności, albo inaczej, że polska opinia, czy tam społeczność w roku, w początku 1945 roku, sprawia wrażenie grupy zdezorganizowanej, znaczy z takiej zdezorientowanej wypadkami, niejednorodnej i zdezorientowanej. Jakie były powody tej dezorientacji? No, jedno już wspomniałem, to jest mianowicie optymistyczna wizja przyszłości Polski, którą kreował rząd i sam szef tego rządu, czyli generał Sikorski, z takim uzasadnieniem, że nasza sprawa jest słuszna, jeśli jest słuszna, to a wojna skończy się zwycięstwem aliantów, których jesteśmy bardzo ważnym składnikiem, to wszystkie nasze postulaty polityczne, postulaty integralności terytorialnej i
demokracji będą musiały zostać uwzględnione. W tym był także taka trochę małość generała, to znaczy takie budowanie z takiej pozycji męża opatrznościowego, z czego szydzono. No, na przykład taki pomysł, nie wiem, czy on wyszedł z gabinetu generała Sikorskiego, mianowicie, żeby oczywiście nieoficjalnie zmienić jedno nazwisko w hymnie. Znaczy nie śpiewać, że Dąbrowski o Dąbrowskim w hymnie, tylko Sikorski na przykład. Więc to było taka. I jeżeli się zerknie do prasy, głównie do tego dziennika polskiego wydawanego w Londynie, no to tamta narracja taka optymistyczna, ona jest obecna. W jakim sensie kontynuuje tę narrację? No może nie tak, nie w takim wymiarze, bo się czasy zmieniają polityczne. Stanisław Mikołajczyk. Natomiast rząd Arciszewskiego, który jest od jesieni 1944 roku, ukrywa to z kolei. Prawda? Tam się mówi o tym, że alianci wygrywają, Niemcy przegrywają, ponoszą straty. Natomiast o sprawie polskiej jest głucho w tym piśmie. Drugim powodem dezorientacji, o którym chciałem powiedzieć, to jest pęknięcie w polskim świecie politycznym, to znaczy tym pozapolitycznym, tym zapleczem, o którym mówię, w którym od 1942 roku, no myślę, że powodem sprawczym jest reakcja na układ Sikorski-Majski, ale od 1942 roku za sprawą tekstu bardzo głośno, szeroko komentowanego Ksawerego Pruszyńskiego wobec Rosji, w której on postawił taką koncepcję Polski piastowskiej, oddajemy Kresy, dostajemy ziemie zachodnie i układamy sobie wspaniale stosunki z Rosją, że ta, nie wiem jak ją nazwać, no może na użytek tego wystąpienia, realistyczna koncepcja polskiej polityki, no jakoś zdobywa jakieś częściowe, nieduże, ale częściowe poparcie. Formuje się taka grupa skupiona wokół pisma Nowa Polska, na którego czele stoi Antoni Słonimski. Oni zresztą wszyscy wyjeżdżają do Polski, wracają do Polski w 1945 roku. Która to grupa także nie jest spoista, to znaczy nie myśli w sposób skonsolidowany i konsekwentny, czego przejawem jest osoba, która uchodziła za takiego mędrca i doradcę generała Sikorskiego, potem przy Mikołajczyku chyba ważną rolę odgrywała, czyli profesor Stanisław Grabski. On w 1943 roku napisał taką broszurę, książeczkę po angielsku, Polish Soviet Frontier, w której uważał, stawiał tezę, że Kresy są bardzo ważne i w ogóle Polska nie może wyjść z wojny bez Kresu. Natomiast przed konferencją, czy w czasie konferencji ołtańskiej ukazała się jego broszura Nil Desperandu, teza była całkowicie różna, to znaczy, że trzeba oddać Kresy, bo Polska piastowska to jest Polska uwolniona od niższości i ułożymy sobie właśnie, to jest trochę powód do myślenia sprzed dwóch lat, czy przez trzech, Pruszyńskiego, ułożymy sobie stosunki z Rosją, wszystko będzie wspaniale. No, powtarzam, to jest środowisko nieliczne, no, ale ona produkuje jakieś idee i te idee docierają do emigracji. Trzecia rzecz, bo o trzech przyczynach tej dezorientacji chciałem powiedzieć, to jest mianowicie takie bezzasadne przypuszczenie, które zostaje powołane do życia właśnie na początku wojny, jeszcze przed klęską Francji, albo zaraz po niej, że Wielka Brytania jest krajem, w którego interesie leży pomoc Polsce w odzyskaniu stanu suwerenności i integralności terytorialnej. I to jest dość dziwne, może to powinno być badane nie przez historyków, tylko przez psychologów społecznych, bo ja dostrzegam wyłącznie argumenty przeciw tej tezie, a nie za nią. Znaczy, polityka brytyjska, oficjalna, stosunek prasy brytyjskiej do sprawy polskiej i stosunek społeczeństwa polskiego nie jest wobec Polski niechętny czy antypolski, tylko tej tezy nikt z tych trzech podmiotów popierać nie chce. Chciałem przy okazji przypomnieć, że idea sfer wpływów pojawiła się w prasie, w publicystyce brytyjskiej nie w roku 1945, tylko jesienią 1940. Właśnie ona nie była projektem oficjalnym, ale w każdym razie takie rozważania prowadzono. To nie dotyczyło Polski, tylko
kłopotów, jakie zachodniej Europie sprawia Europa Wschodnia. Że to jest jakiś nieznany, dziwny obszar ruchomych piasków, gdzie ciągle są, to jest wylęgarnia kłopotów, przez, no w skrócie, ale też skrótem się posługiwali, że orędownicy tej tezy. Przez Europę Środkową wybuchła pierwsza wojna światowa, teraz wybuchła druga wojna światowa. My tego nie rozumiemy, nie wiemy o co chodzi, musimy ponosić konsekwencje. No i dobrze by było, żeby ktoś na tym sprawował kuratelę. No, no nie Niemcy oczywiście, więc można się domyślać kto. Ale powtarzam, to nie jest teza oficjalna. To jest coś, co się przez publicystykę brytyjską przewija bardzo wyraźnie. No, mamy do czynienia także z widocznymi gołym okiem, z symptomami sympatii Brytyjczyków do Rosji. I tutaj nie trzeba być analitykiem, prawda, ani czytać i analizować tekst komentarzy politycznych w Timesie. Te nieliczne źródła, które wytworzone wówczas, tylko wyraźnie o tym mówią. No. W 1944 roku jest zbiórka finansowa Aid for Russia, chodzą panie z puszkami, pukają do domów, irytując oczywiście Polaków tym strasznie. Przed filmami fabularnymi wyświetlane są w londyńskich, nowoangielskich także kinach kroniki filmowe. Zawsze są oklaski w momencie, kiedy pokazuje się w tych kronikach osoba Józefa Stalina albo jakichś marszałków sowieckich. Zawsze. To w zależności od tego, jaki jest akurat skład na sali, te oklaski są bardziej rzęsiste, bądź mniej, ale zawsze. No i rzecz, o której już wspomniałem, ale warto jeszcze słowo na temat powiedzieć, to jest właśnie stosunek prasy brytyjskiej do tak zwanej sprawy polskiej, która stoi wyraźnie na stanowisku, jeszcze raz powtarzam, no nie antypolskim, ale w żadnym wypadku nie podzielającym racji, którymi my się posługujemy. The Times na przykład jest za linią Kerzona i nigdy nie podejmuje, czy zawsze występuje przeciwko, jest krytycznie, odnosi się krytycznie do całej tradycji politycznej, dyplomacji polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym i w żadnym wypadku nie sprawia wrażenia dziennika, który miałby zamiar identyfikować się z polskimi postulatami. Chciałem przy okazji jeszcze powiedzieć, że ta prosowieckość dotyczy nie tylko relacji polsko-angielskich. George Orwell miał kłopoty, spotykał się z odmową, człowiek po poglądach lewicowych, zamieszczania w prasie angielskiej tekstów o charakterze antystalinowskim czy antykomunistycznym, nie antysowieckim. Tego rodzaju wypowiedzi redaktorzy prasy brytyjskiej nie kwalifikowali do druku z przekonaniem o tym, że rola Związku Radzieckiego dla Wielkiej Brytanii i zasługi Związku Radzieckiego czy Sowieckiego dla pokonania Niemiec są tak ogromne, że takich rzeczy po prostu publikować nie można. Jeśli jesteśmy przy tym zagadnieniu, jakim jest prasa i publicystyka, chciałem Państwu jeszcze przypomnieć, że Brytyjczycy zamykają dwa polskie pisma. W 1944 roku Wiadomości Polskie, potem Pismo Narodowych Demokratów, Myśl Polską, na wyraźną sugestię, nie na polecenie, ale na sugestię ambasady sowieckiej, są w tym sprawie materiały, więc ta impuls jest wyraźnie sowiecki, co jest zresztą zupełnie kuriozalne, ale pokazuje, bo przecież jaki jest zasięg obecności czy recepcji pisma wydawanego po polsku w Wielkiej Brytanii. No żaden. Natomiast to pokazuje, w jakim stopniu, bo przedmiotem interpelacji parlamentarnej zresztą, pokazuje, w jakim stopniu mamy do czynienia z liczeniem się ze zdaniem z Moskwy czy Stalina. Więc to są trzy powody, moim zdaniem, najistotniejsze, które powodują, że tutaj jest dezorientacja. Czy to jest grom, czy nie jest grom. Informacji o wynikach konferencji jałtańskiej to większość jest społeczeństwa, tej społeczności polskiej jest zdezorientowana. Jakie są reakcje? One też są dziwne. Bo tak, wszystkie organizacje o charakterze społecznym uznają, co zresztą zupełnie oczywiste, uznają za konieczne wyrazić aprobatę dla stanowiska rządu,
i identyfikują się tym stanowiskiem. To są organizacje, działania społeczne różnego charakteru zawodowe, twórcze, działające w Wielkiej Brytanii. To jest taka federacja organizacji, która zdołała się już wtedy we Francji powstać. To jest Kongres Polonii Amerykańskiej, o której była mowa. To jest Światpol, Związek Polaków za granicą. No to jest oczywiście Związki Ziem Wschodnich, Północno-Wschodnich i Południowo-Wschodnich. To są polskie organizacje na Bliskim Wschodzie. Więc to można uznać za oczywiste, to znaczy no, przesłanie tej deklaracji rządowej, jej sens jest dla większości tych organizacji oczywisty, zrozumiały i wymagający wsparcia. Mam natomiast kłopot z reakcją wojska. Może profesor Wolszak pomoże mi to wyjaśnić, bo dość kuriozalnie brzmią w tej sytuacji politycznej, w której się ukazują, rozkazy dwóch naszych wybitnych generałów, to znaczy Andersa i Maczka. Którzy oczywiście mówią, w rozkazie Maczka, nie, ale u Andersa to jest widoczne, że to straszna rzecz się stała. No ale tym niemniej w obu tych rozkazach jest zapewnienie braterstwa broni i dochowania wierności. Ja jakiegoś sensu politycznego to w tym nie widzę, przepraszam. Nie rozumiem tego. To znaczy w lutym, czy pod koniec lutego 1945 roku polski żołnierz ma walczyć z Niemcami, które już de facto skapitulowały, ale jeszcze zginie parę osób, prawda, w sytuacji, kiedy inny kraj zajmuje jego terytorium. A jego rząd, pod którego rozkazami formalnie on walczy, powiedział, że ta armia sojusznicza to jest armia państwa, które zdradziła Polskę i dokonała rozbioru. Prawda? Nie wiem, jakie były przesłanki tego. Nie bardzo to rozumiem. Trzecim typem reakcji, o których mówił tutaj przed chwilą także słowo, powiedział to Łukasiewicz, to są takie decyzje powrotowe. Też bardzo ciekawe, bo to tutaj są różne kryteria dla żołnierzy korpusu, którzy ta nowa Polska bez względu na to, jaki mają do niej stosunek, jest pozbawiona ich terytoriów, no nie bardzo mają gdzie wracać, prawda? Dla tej grupy inteligencko-urzędniczej, no to jest taka decyzja o wyborze politycznym, prawda? No, doktor Łukasiewicz wspomniał o Winiewiczu, Józefie Winiewiczu, no to jest redaktor bardzo prawicowego dziennika przed wojną poznańskiego, czego jednoznacznie po prawicowych przekonaniach w czasie wojny pracownik Ministerstwa Informacji. No, on ma jakieś kontakty z... Przepraszam? Nie słyszę? Prac kongresowych, no, ma jakieś koneksje w Polsce, nie przez żonę chyba, i tutaj zaczyna robić karierę, no, dochodzi do stanowiska wiceministra spraw zagranicznych. No, no ale decyzje o dużo poważniejsze to są decyzje, które musi podejmować ta masa żołnierska. A nie chcę przedstawiać Państwu tej statystyki, ale ona też nie wygląda tak, jak się często mówi, no, że żołnierze to była ta grupa, która zdecydowanie dała poparcie rządowi w Londynie i zdecydowała się zostać. No to można traktować jako poparcie i nie chciała wracać do kraju, bo oficjalna statystyka, nie wiem na ile ona jest wiarygodna, ale w każdym razie jest powtarzana, to jest taka, że w maju, no, czyli po Jałcie kilka miesięcy, stan polskich sił zbrojnych wynosił 249 tysięcy, do Polski wróciło 105 tysięcy. Więc ten odsetek jest stosunkowo duży. Natomiast ta grupa, która nie, to nie ulega wątpliwości, ta grupa, która nie wraca, która będzie trzonem emigracji politycznym i takim społecznym, to jest jednak, to jest grupa oczywiście korpuśna, znaczy drugiego korpusu. No i teraz na koniec chciałbym powiedzieć o reakcjach, które no, są znane, więc tylko je przywołam, które też można dzielić na pośrednie i bezpośrednie, prawda? To znaczy te, o których mówiłem, byłyby reakcjami bezpośrednimi, a pośrednie, wśród pośrednich widziałbym jako najważniejszą rzecz akceptację zostających w wyniku Jałty, którą uważam za akt założycielski państwa na obczyźnie, dla idei państwa tego właśnie poza granicami Polski, która jest zjawiskiem oczywiście ulegającym szybko erozji,
okazującym się być organizmem niewydolnym, ale jest fenomenem, no to nie ulega wątpliwości. No to jest zjawisko bezprecedensowe. No, wedle szacunków, których też nikt nie potwierdza, ale nikt nie podważa, to jest 600 tysięcy ludzi, którzy zostają obywatelami tego eksterytorialnego państwa. I tę ideę niepodległościową jakoś, w zależności od warunków, miejsca zamieszkania, przez pewien czas przynajmniej, trzymają jako sztandar i pochodnie. Była już o tym mowa, to jest też temat, który można opisać, zanalizować. Mówi się o tym, ale nie ma jakichś studiów na ten temat. To jest bardzo ciekawe, mianowicie to jest poderwanie wiary w Zachód. Jałta jest, bo Jałta jest takim faktem politycznym, który trochę sympatię do kultury zachodnioeuropejskiej, do sposobu podejmowania tam decyzji nadwyręża. W 1940 roku, 1939-1940 toczyła się taka bardzo ciekawa dyskusja o przyczynach klęski. No, jeden z uczestników powiedział, że tutaj powodem, dla którego Polska przegrała między innymi w 1939 roku z Niemcami, to są względy o charakterze ustrojowym. No, że Polska była tam półdyktaturą, jak ona byłaby demokracją, jak ona byłaby oparta o wartościach zachodnioeuropejskich. Nie wiem, czy tak by rzeczywiście było, ale przedstawiam Państwu argumentację, to kampania wrześniowa z tego wynika, bo zupełnie inaczej wyglądała. Prawda? Oczywiście to się zaraz ta konstrukcja myślowa zawaliła pod wpływem klęski Francji. Prawda? Nie można powiedzieć o Francji, że ona jest krajem totalitarnym czy półdyktaturą. Francja w lecie 40 roku, prawda? A upada szybciej niż my. No w każdym bądź razie stosunek do Zachodu rozumiany wielorako, aksjologii, kultury i... Już kończę, tak? I ostatnia rzecz, ostatni z tych pośrednich konsekwencji czy reakcji, to jest wykształcenie stosunku do kraju, w którym zawierają się dwie rzeczy, już krótko chcę o tym powiedzieć. Przekonanie, zdeterminowane przekonanie, że absolutnie nie wolno kraju namawiać do jakichkolwiek działań, które by narażały go na utratę krwi. I idące pod rękę z tym trudne do wykonania, też rodujące dość szybko takie przekonanie, że ta emigracja przeobleczona w kształt państwa na obczyźnie będzie reprezentantem. Prawda? Wy tutaj czekajcie w tej rzeczywistości politycznej, w każdym razie uzbrojcie się w cierpliwość, nie walczcie, nie dajcie się powodować jakimś do jakichkolwiek wystąpień. To, co robimy, to, co w naszej mocy, żeby tę sytuację, w której Polska znalazła się w 1945 roku zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu profesorowi za ciekawy wykład. Teraz zapraszam pana doktora Patryka Pleskota z referatem dotyczącym emigracji australijskiej. Panie doktorze, zapraszam. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę gościć na tej ciekawej konferencji. Oddalimy się trochę, powiedzmy, od rzeczywistości w stronę mitu i pamięci, to znaczy może tą rzeczywistość przeniesiemy trochę w przeszłość, ponieważ zajmę się późniejszym nieco okresem i bardziej egzotycznymi regionami, mianowicie latami 80. i Australią. Można zapytać się dlaczego, akurat taki wybór i dlaczego wybrałem omawianie problemu upamiętniania Jałty w akurat tym czasie i w tym miejscu. Przyczyny są z jednej strony pragmatyczne, po prostu tam byłem i zrobiłem tam badania akurat dotyczące tego okresu, ale też merytoryczne o tyle, że Australia może być ciekawym takim ośrodkiem, który nie jest ani duży, ani mały polonijnym. Poza tym to jedna rzecz. Ma pewną specyfikę, o której może powiem w trakcie wystąpienia, a lata 80. pozwalają z kolei umieścić to upamiętnianie już właśnie w dłuższym okresie czasowym w ramach nakładania się kolejnych pokoleń migracyjnych, a także z tego względu, że akurat w latach 80. nastąpił pewien taki renesans czy intensyfikacja procesu czy mechanizmów upamiętniania tak zwanego porządku jałtańskiego.
Francuski socjolog i badacz migracyjny, zresztą zajmował się też Polakami, Stefan Dufoy, on wykuł taką hipotezę, że każda politycznie aktywna czy publicznie aktywna diaspora musi przejść etap pewnej legitymizacji politycznej, to znaczy musi wyjaśnić, dlaczego działa, w jakim kierunku, co chce osiągnąć w celach autoidentyfikacyjnych, ale też mobilizacyjnych. Przy czym ma to wymiar zarówno właśnie ideowy, jak i materialny, bo chodzi też o po prostu o zbieranie datków na określoną działalność. Moja teza jest taka, że upamiętnianie Jałty w latach 80. przynajmniej, ale to też szerzej, było elementem legitymizacji politycznej polskiej diaspory. Przy czym tutaj też bądźmy precyzyjni, nie chodzi o na przykład takie zagadnienia jak legitymizacja polityczna, nie wiem, ruchów narodowo-wyzwoleńczych, czy no, mniejszości już takich narodowych stałych, to chodzi o to środowisko migranckie, pierwsze, drugie, ewentualnie trzecie pokolenie, ale raczej pierwsze te dwa, nawet z naciskiem na pierwsze, w którym no, występują z jednej strony elementy witalistyczne, to znaczy akceptowania tej nowej kultury dojścia, do której się przyjechało, a z drugiej strony elementy natywistyczne, powołać się na określenie Ralpha Lintona, które polegają na dążeniu do zachowania własnej tożsamości etnicznej, ale bez właśnie wrogości do kultury zewnętrznej. Czyli ta legitymizacja polityczna będzie zupełnie innym problemem w procesach chociażby gettyzacji, prawda, mniejszości, czy właśnie z drugiej strony no, ruchów narodowo-wyzwoleńczych. My skupiamy się na migracji. Teraz chciałbym to dość skomplikowane zagadnienie omówić w takich trzech etapach inicjatywy starszego pokolenia, czyli powojennego pokolenia migrantów, inicjatywy Polonii tak zwanej solidarnościowej właśnie z lat 80. Tu zauważymy te różnice pokoleniowe, czy podobieństwa i też inicjatywy międzyetniczne, które były dość istotne. Jeśli chodzi o inicjatywy starszego pokolenia, one w Australii, podobnie zresztą jak gdzie indziej, skupiały się, jeśli chodzi o poziom instytucjonalny, w dwóch głównych strukturach. W tutejszym oddziale, czy tutejszych strukturach Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oczywiście, a także w największej organizacji polonijnej, Radzie Naczelnej Polskich Organizacji, no, działającej na zasadzie federacji o poziomie ogólnoaustralijskim, obejmującym poszczególne federacje stanowe, prawda, z kolei federacje stanowe dzieliły się na mniejsze jeszcze jednostki. No, taka najważniejsza naczelna struktura animowana głównie przez tą powojenną migrację, podobnie jak SPK, które miało swoje koła, w sumie to było na przestrzeni tego okresu kilkanaście, w największych ośrodkach australijskich. Bardzo prężna grupa działała chociażby na Tasmanii, gdzie trafili weterani z Tobruku. To są te główne miejsca instytucjonalne. Trzeba pamiętać, że dla tych ludzi upamiętnianie Jałty, czy wspominanie tego porozumienia było nie tylko deklaracją ideową, ale było też często jak najbardziej wyborem życiowym, można tak powiedzieć, bo właśnie w wyniku Jałty, czy tego całego zbioru wydarzeń, które określano zbiorczo mianem Jałty, ci ludzie wybrali właśnie emigrację, nie widząc szans czy chęci powrotu do tej Polski, która stawała się komunistyczna. Dlatego dla nich to nie był tylko teoretyczny wybór ideowy, ale po prostu konsekwencja wyboru życiowego. To w tym upamiętnianiu widoczny jest taki dość specyficzny proces, który się nasili jeszcze w latach 80. No, Jałta jest postrzegana nie tylko w perspektywie tych samych porozumień Wielkiej Trójki, ale jako też pewien no, początek całej historii ludowej Polski, dlatego jeżeli mamy, tak zwanej ludowej, dlatego kiedy mamy kolejne rocznice Jałty, to tam się wspomina również o fałszach wyborczych 1946 roku, 1947 roku, o więźniach stalinowskich, o kwestii repatriacji, kolejnych polskich miesiącach tak zwanych, to jest stworzyć pewien ciąg myślowy od Jałty po kolejne wydarzenia z powojennej historii Polski.
Te inicjatywy, one mają głównie charakter wewnątrz Polski. To też jest bardzo istotne. To trochę we wnioskach jeszcze to rozwinę. Ich formy są dość oczywiste, to znaczy co kolejną rocznicę jest po prostu jakaś forma upamiętnienia w postaci akademii ograniczonych ilości wieców. To się, te wiece, czy manifestacje, czy jakieś akcje uliczne, to się rozwinie tak naprawdę w okresie Solidarności. Przede wszystkim aktywność prasy, czyli artykuły prasowe publikowane w dwóch najważniejszych periodykach polonijnych, tygodnikach. To jest Tygodnik Polski z Melbourne i Wiadomości Polskie z Sydney, przeznaczone na rynek polski, na rynek wewnętrzny. Taką działalnością, powiedzmy, na zewnątrz, czy próbą wyjścia spoza tego kadru polskiego, było kooptowanie czy zachęcanie do udziału w tego typu inicjatywach polityków lokalnych bądź federalnych. I to się w pewnym momencie zaczęło udawać. Czasami osiągnięto tutaj, rzeczywiście udało się tych polityków jakoś przyciągnąć, co miało też oczywiście kwestie praktyczne. Przeważnie byli to politycy, to w latach 80. się nasili, których okręgiem wyborczym, w których okręgach wyborczych była po prostu duża mniejszość polska. Aktywizacja tych działań upamiętniających w sensie negatywnym, może tak, na Jałtę, zaistniała od drugiej połowy lat 70. i w latach 80. z dwóch podstawowych przyczyn. KBWE i akty helsiński, które odbierano jako usankcjonowanie właśnie porządku jałtańskiego, czyli te reakcje były jednoznacznie negatywne na początku wśród Polonii. To się zmienia wraz oczywiście z trzecim koszykiem, wykorzystaniem tego, to no, ale jednak to było traktowane na początku mocno negatywnie. No i rzeczywiście napływ emigracji solidarnościowej z lat 80. około 25 tysięcy osób. Chociaż wcześniej ta emigracja powojenna, ona liczyła w sumie, jak się różnie przypuszcza, jakieś 50 tysięcy osób, to ona napływała no, w przeciągu troszeczkę dłuższego czasu, bo to jest od 45 roku, prawda, do taka duża fala jest na początku lat 50., ale jeszcze trochę w 60. Natomiast ta migracja solidarnościowa, ona jest bardziej, czy może bardziej zwarta, no to jest zbytnie uproszczenie. W każdym razie jest ich, oni są też bardziej sprofilowani mimo wszystko politycznie, choć zdecydowana większość z nich to jest migracja ekonomiczna. Potem przejeżdżają no, jakby naraz jeszcze w tym kontekście Solidarności. To jest taki bardzo duży zastrzyk aktywności, również dla tych tradycyjnych struktur animowanych przez starszą Polonię. No i też trzeci czynnik koniunkturalny to jest okrągła rocznica Jałty no na początku w 75, ale później w 85. Takim największym chyba przedsięwzięciem zorganizowanym przez starszą Polonię był taki dość duży wiec w sanktuarium maryjnym w Essendon pod Melbourne w listopadzie akurat 85 roku, gdzie chociażby uczestniczył senator David Hammer, taki przyjaciel Polski. Ale też zobaczmy, że jest to znowu, mimo obecności tego senatora, który też po prostu walczy o głosy, jest to wybitnie polskie miejsce, takie właśnie miejsce polskiego kultu, czyli ten rynek nadal jest wewnętrzny w tym upamiętnianiu. Nawet taka inicjatywa, jak list otwarty Krzysztofa Łańcuckiego, przewodniczącego tej Rady Naczelnej Polskich Organizacji, do samego Ronalda Reagana jeszcze z sierpnia 1984 roku, no miał oczywiście wymiar symboliczny i bardziej był nastawiony nie na tego samego Reagana, jak mi się wydaje, tylko żeby pokazać, że oto umiędzynarodowiamy program Jałty. Jest też jakby informacja do własnego zaplecza, że podejmujemy taką inicjatywę, animujemy kwestię jałtańską na arenie międzynarodowej. No, no było wiadomo, że raczej zdawano sobie z tego sprawę, że Łańcucki to przyznawał, że no nie liczył nawet na odpowiedź. Na no, to zasada, prawda, może, że ruch jest wszystkim, a cel niczym, no może trochę przesadzam, ale no było to pokazanie pewnej aktywności bardziej na gruncie i wewnętrznym, i symbolicznym, niż liczenie się z realnymi skutkami. Jeśli chodzi o te inicjatywy Polonii Solidarnościowej, która napłynęła w większości w latach 80-83, zachodzi tutaj bardzo ciekawe zjawisko. Otóż w latach 80. z jednej strony starsi migranci
ci jeszcze powojenni, absorbują, przyjmują hasła solidarnościowe. Czyli do tej pory jest ta Jałta, teraz dochodzi wykazywanie wierności w stosunku do rządu w Londynie i dochodzą do tego, do tej narracji protestu, jeśli tak można powiedzieć, dochodzą nowe elementy solidarnościowe. Z kolei ci nowi imigranci, którzy tu przyjeżdżają z hasłami solidarnościowymi, oni przejmują ten język jałtański, znaczy wplatają w swoje upamiętnianie już, czy upowszechnianie idei solidarności, czy zaznaczanie jej obecności hasłami jałtańskimi. W ten sposób ten punkt odniesienia, jakim jest Jałta, staje się jednym z najważniejszych, a z drugiej strony Solidarność, staje się jednym z najważniejszych kanałów komunikacji między starszym a młodszym pokoleniem migrantów. Przy czym ta komunikacja była dość mocno poturbowana, można tak powiedzieć. To są, no, tam były liczne problemy po prostu międzypokoleniowe. Nie mam teraz czasu tego rozwijać, ale rzeczywiście tam dochodziło do bardzo poważnych nieporozumień, a Jałta i Solidarność stawały się właśnie tym takim uniwersalnym punktem odniesienia, który jednoczył. To mogło się też, co jest ciekawe, nie stał się czymś takim rząd w Londynie. Dla tych migrantów solidarnościowych to nie był żaden punkt odniesienia. Dla nich to było nieistotne, jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało. Dla zdecydowanej większości, przynajmniej politycznie aktywnych czy publicznie aktywnych nowych emigrantów, rząd w Londynie to była jakaś zupełnie niezrozumiała sprawa. Jałta już nie, no bo Jałtę też interpretowano, no, jednak osobiście, jako w tym szerokim rozumieniu, jako skutek, czy przyczyna powstania systemu komunistycznego w Polsce, który był główną przyczyną opuszczenia przez tych ludzi Polski. Tak więc to ten punkt zaczepienia i odniesienia jak najbardziej działał. Tak więc do każdej właściwie demonstracji, bo organizowanej przez grupy solidarnościowe, czyli na rzecz Solidarności, dołączano automatycznie zawsze również hasła rewizji Jałty. Ile było tych demonstracji, to trudno policzyć. Lepiej mówić o ich częstotliwości. No, czyli kolejne rocznice związane z historią Solidarności i ze stanem wojennym, plus jakieś incydenty, prawda, dochodzące z Polski, takie dramatyczne wydarzenia jak śmierć Grzegorza Przemyka czy księdza Popiełuszki, czyli przyczyna jakby koniunkturalne, ale też takie cykliczne. I tych demonstracji było rzeczywiście dużo i zawsze właściwie, no, może z wyjątkami, ale jednak z reguły pojawiały się te hasła jałtańskie. Nawet w takich radykalnych formach protestu, jak głodówki w celu uwolnienia Michnika, Lisa i Frasyniuka, czyli sprawa dość szczegółowa, jednocześnie protest radykalny, a mimo wszystko do tego dołączano również kwestię konieczności rewizji Jałty. Taka głodówka miała miejsce chociażby w Sydney w 1985 roku, zresztą w roku okrągłej rocznicy Jałty oczywiście. Jałta stała się też bardzo dobrym instrumentem, jeśli można tak powiedzieć, do koordynacji działań, czy do wciągania w działania innych mniejszości etnicznych funkcjonujących w Australii. Kilkanaście w sumie różnych organizacji etnicznych zaangażowało się w projekt Renounce Jałta, czyli odrzucić Jałtę albo odrzuć Jałtę, który wiązał się z inicjatywą Pomostu jeszcze w 1982 roku, ale został rozwinięty również przez polską diasporę w Australii w 1984-1985 roku, no w ramach po prostu w okolicy rocznicy okrągłej. Udało się wciągnąć w te działania również przedstawicieli mniejszości etnicznych, od Ukraińców, co są ciekawe, że te zaszłości historyczne polsko-ukraińskie akurat w przypadku Renounce Jałta i rewidowania, czy konieczności rewidowania Jałty były odsunięte na bok, po Wietnamczyków, jak również ofiary systemu komunistycznego, czyli widzimy to bardzo szerokie rozumienie tej problematyki, po mujahedinów,
I są takie barwne obrazki, jak polscy demonstranci, prawda, razem, ramię w ramię z mujahedinami, krzyczeli Allah jest wielki i takie różne historie. Ale właśnie w ramach tej ogólnej bardzo szeroko rozumianej rewizji porządku dwubiegunowego, można tak to określić. Ta współpraca międzyetniczna z elementami wykorzystania upamiętniania Jałty zaistniała również w ramach inicjatywy Narodów Ujarzmionych. To też się pojawiło w Stanach jeszcze w latach 60., ale w Australii było dość popularnym zjawiskiem. Co roku organizowano Captive Nations Week, Tydzień Narodów Ujarzmionych. Przeważnie to się manifestowało w postaci demonstracji pod konsulatem sowieckim w Sydney. I tam różne mniejszości etniczne również wśród wielu haseł, takich też koniunkturalnych, zawsze właściwie pojawia się, z reguły pojawia się kwestia rewizji układów jałtańskich. Podsumowując i wyciągając pewne wnioski, moją tezą, może dość oczywistą, jest to, że to upamiętnianie Jałty tak naprawdę nie, chociaż te wyrazy solidarności z narodem polskim zawsze się pojawiają, ale tak naprawdę tym adresatem nie był naród polski. Zresztą możliwości dotarcia do polskiej opinii publicznej były mocno ograniczone, łagodnie rzecz ujmując. Natomiast cel był głównie wewnętrzny. Były to inicjatywy skierowane tak naprawdę do wewnątrz. Chodziło przede wszystkim o tą legitymizację polityczną, czyli autodefinicję aktywności politycznej diaspory, integrację wewnątrz grupy polonijnej, określanie również granic jej tożsamości, no i prób integrowania, też aktywizowania osób, które potrzebowały takiego impulsu do działań. Były też elementem, jak już stwierdziłem, porozumienia międzypokoleniowego, które było bardzo dużym problemem w Australii w latach 80., ale też dobrym instrumentem do budowania swojej pozycji, kapitału symbolicznego, możemy powiedzieć, za Pierre Bourdieu, w szerszym kontekście mniejszości etnicznych z Europy Środkowo-Wschodniej lub krajów dotkniętych komunizmem. Budowanie tego kapitału przez polską diasporę, co miało zresztą bardzo wymierne skutki w postaci chociażby dostępu do czasu antenowego w rozgłośniach etnicznych, fundusze federalne i tak dalej. Tak więc te względy ideowe i pragmatyczne przeplatają się. Czy Australia jest na tym tyle specyficzna? Moim zdaniem, jeśli chodzi o te formy legitymizacji, to one są podobne, chociaż oczywiście to należałoby jeszcze poprzeć konkretnymi badaniami. Z pewną specyfiką Australii jest to, że jednak te kanały komunikacji z krajem było wiele trudniejsze niż w przypadku państw europejskich. Stąd ta wewnętrzna funkcja Jałty jest może lepiej widoczna. Też specyfiką Australii jest, co trochę przypomina specyfikę brytyjską, choć chyba inne są bardziej mimetycznie niż genetycznie, jest kwestia dominacja jednak starszego pokolenia, instytucjonalna dominacja starszego pokolenia, nawet w inicjatywach solidarnościowych. Jednak ci solidarnościowcy, oni nie zdominowali, zaktywizowali, ale nie zdominowali życia polonijnego. I zupełnie ostatnie zdanie, które pozwoli umieścić te aktywizacyjne działania i też te legitymizacyjne w odpowiednim kontekście. Trzeba pamiętać, że ogólnie działalność publiczną czy polityczną podejmowała, i to nie tylko w Australii, ale wszędzie, w różnych proporcjach, ale jednak, znikoma mniejszość, zdecydowana mniejszość migracji, migrantów polskich. W przypadku Australii to jest może 4-5% ludzi, którzy przyznawali się do bycia Polakami czy Australijczykami polskiego pochodzenia, ale którzy podejmowali jakąkolwiek działalność publiczną, nawet socjalną, taką wewnątrz polonijną. Nawet z tej grupy 25 tysięcy solidarnościowców, którzy byli najbardziej może tu sprofilowani politycznie, kilkaset osób tak naprawdę zaangażowało się na poważnie w działalność polonijną. Tak więc to jest ten kontekst, o którym należy pamiętać i zauważyć, że mimo wszystko jest to ta działalność polityczna czy publiczna Polonii, chyba na całym świecie, może to jest za bardzo radykalne stwierdzenie, jest jednak w dużej mierze działalnością
elitarną, czy ograniczoną do wyraźnej mniejszości ogółu osób polskiego pochodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu doktorowi za ciekawy wykład. Australijsko nam się zrobiło. Teraz pragnę powitać pana doktora Jana Lęczarowicza, znawcę Australii. Proszę do nas wyobrażenia Jałty w dyskursie emigracyjnym. Szanowni państwo, zarówno temat naszej konferencji, jak i temat kończącej ją dyskusji zbudowany jest na ostrym, dychotomicznym podziale między rzeczywistością a mitem. Takie ujęcie może nieść nadzieję, że odsiewając ziarno rzeczywistości od konkolu mitu, żeby nie powiedzieć wprost iluzji czy fałszu, jak chciał Leopold Ranke, opowiemy, jak to właściwie było. Owszem, wszyscy po kursie metodologii historii na studiach wiedzieliśmy, że rzecz nie jest taka prosta. Jednak z biegiem lat spędzonych nad badaniem fragmentów ludzkiej przeszłości, wygodnie nam niekiedy dobrze udokumentowane źródłowo ustalenia i mocno uzasadnione interpretacje, bez względu na to, jak dalece one same byłyby sterowane mitem czy symbolicznymi wyobrażeniami, prezentować jako odbicie rzeczywistości, a to, z czym się nie zgadzamy, przedstawiać jako mit lub w formie przymiotnikowej to, co uważamy za nierzeczywiste lub nieważne, jako symboliczne. Otóż jeżeli chcemy przyjrzeć się wyobrażeniom konferencji jałtańskiej utrzymywanymi w dyskursie polskiej emigracji, na tak potoczne rozumienie tych pojęć nie możemy sobie pozwolić. Podobnie zresztą jak miałoby to miejsce w badaniu każdej innej sytuacji świadomości społecznej, czy badaniu dyskursu nieograniczonego do językoznawstwa, lecz rozumianego jako praktyka konstytuowania świata społecznego. No zarazem jednak w ciągu tak krótkiego, 20 parę minut czasu, przecież nie sposób powiedzieć wiele, więc nie będę się zatrzymywał nad teorią mitu czy symbolu, ani tym bardziej dyskursu. W razie potrzeby możemy wrócić do tego w czasie dyskusji. W tym miejscu chciałbym sobie pozwolić tylko na dwie krótkie uwagi. Po pierwsze, fałsz czy też prawda nie jest cechą konstytutywną dla mitu. To dane przedstawienie czy przedstawiane w danej narracji zdarzenie miało miejsce i czy przybiegało zgodnie z zawartym w niej opisem, nie decyduje o tym, czy ten opis jest mitem, czy nie. O mitycznym charakterze nie rozstrzyga rozminięcie się tej narracji z kryterium historycznej autentyczności przedstawianych postaci i wydarzeń. W rzeczy samej narracja taka może zgadzać się z ustaleniami historiografii, zarówno ze szczegółowymi stwierdzeniami faktograficznymi, jak i szerokimi strukturami interpretacyjnymi, a jednocześnie nadal być mitem, czy funkcję mitu spełniać. Po wtóre chciałbym zauważyć tylko, że to nie sama konferencja krymska, ani polityka rządu RP, ani Wielkiej Trójki na przełomie wojny i pokoju jest przedmiotem mego wystąpienia. Zastanawiam się natomiast nad tym, jak dyskurs emigracyjnych społeczności przejawiał i zarazem kształtował postrzeganie, rozumienie i przeżywanie ówczesnej sytuacji. Tak więc pytanie dotyczy ważnego fragmentu świadomości politycznej tych żołnierzy i uchodźców, którzy postanowili nie wracać do zdominowanej, a w wielu przypadkach bezpośrednio anektowanej przez ZSRR ich ojczyzny i ze sprzeciwu wobec Jałty uczynili symbol swego stanowiska.
Zauważmy przede wszystkim, że obok innych ważnych, zmitologizowanych wyobrażeń, które legły u podstaw tożsamości emigracji pojałtańskiej, bohaterstwa żołnierza, cierpień Polaków w czasie wojny oraz kontynuacji prawowitych władz państwa polskiego na uchodźstwie, przedstawienia Jałty zajmowały kluczowe miejsce w emigracyjnym imaginarium. I nigdy nie były ograniczone, jak to się niekiedy twierdzi, do zamkniętego kręgu zapatrzonych w siebie londyńskich niezłomnych. Ani w sensie środowiska wąskiej przedwojennej elity politycznej, ani tym bardziej geograficznie, gdyż pojałtańska fala emigracji niosła je ze sobą do najdalszych zakątków swojego osiedlenia. Zalążkowe formy tych przedstawień, o czym wspominał już profesor Wolsza, poprzedzają samą konferencję. Bogactwo ich wysłowień rozwinęło się w pierwszej powojennej dekadzie, kiedy pełniły bardzo istotne role społeczne. I na tym okresie będę się koncentrował. Ale trwały i później, jak pokazał przed chwilą referat doktora Pleskota. Choć oczywiście ich oddziaływanie słabło, niekiedy się znów natężało, a one same ulegały z czasem pewnej redukcji, wyraźnemu takiemu zsukrzeniu, można powiedzieć. A jednak w grudniu 1990 roku Ryszard Kaczorowski, przekazując w Warszawie prezydenckie insygnia, przywołał ową kluczową dla tożsamości emigracyjnej, jak sądzę, triadę. Legalizm, Jałtę oraz wojenne bohaterstwo i martyrologię narodu. Mówił wtedy, cytuję, konstytucja kwietniowa umożliwiła ciągłość państwa polskiego poza jego granicami. Po rozbiorze dokonanym przez Hitlera i Stalina, po wydanym w Jałcie wyroku, który rozdarł nasze terytorium państwowe, polska emigracja niepodległościowa uważała za swój obowiązek obywatelski, żołnierski, służyć sprawie, za którą walczyli i ginęli najlepsi synowie narodu. A więc, ujmując rzecz najkrócej, w większości przedstawień konferencja krymska spowodowała, iż Polska, członek zwycięskiej koalicji, została wydana przez USA i Wielką Brytanię pod władzę Moskwy, a jej los podzieliły pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Stało się to wbrew stanowisku oraz bez udziału rządu i narodu polskiego, które nie ponoszą w związku z tym odpowiedzialności za podjęte wtedy decyzje. I do dzisiaj w kraju i na emigracji stawiają opór imperializmowi komunistycznej Rosji. W 1951 roku orzeł biały, by przytoczyć przykład takiego określenia, pisał: Jałta, tragiczna pieczęć na wyroku śmierci wydanym przez spółkę zła i głupoty, jest słowem otoczonym goryczą i nienawiścią przez wszystkich wyroku tym skazanych, a przede wszystkim z wyjątkiem nielicznej grupki wyznawców Mikołajczyka przez Polaków. Koniec cytatu. I dalej przywołajmy jeszcze kilka sformułowań. W konferencji jałtańskiej widziano, cytuję, jeden z najhaniebniejszych zjazdów międzynarodowych. W sposobie rozstrzygnięcia sprawy polskiej symbol, cytuję, wyniesienia cynizmu i niemoralności do rangi praw regulujących stosunki międzynarodowe. W 10. rocznicę zauważono nawet, cytuję, Jałta w języku polskim zdobyła wydźwięk podobny do targowicy. Stała się symbolem zdrady. Tak więc Jałta była z gruntu niemoralna, sprzeczna z kartą atlantycką, z podstawowymi zasadami kultury europejskiej. Większość badanych tekstów mówi o zdradzie Polski, pierwszego alianta tej wojny. Inne jednak, przynajmniej, ale wciąż liczne, mówią o jej porzuceniu, o opuszczeniu Polski na polu walki. Wielokroć podkreślano, iż w istocie nie Polska tylko, ale sam Zachód został zdradzony, gdyż ofiarą padła cała Europa,
a nawet cały świat. Zdradzono samą cywilizację zachodnią, a to już jest wyraz tendencji samobójczej. Ale obok tego motywu moralnego był też wyraźny nacisk na aspekt polityczny. Jałta to przede wszystkim tragiczny błąd polityczny, który niezmiernie wzmocnił Moskwę, tak w Europie, jak i w Azji, osłabił Zachód i na długie lata negatywnie wpłynął na sytuację międzynarodową. Ponadto Jałta to nie Kongres Wiedeński, mimo swych słabości wciąż rozumiany jako fundament długotrwałego bezpieczeństwa i pokoju w Europie. I ta analogia Kongres Wiedeński-Jałta bardzo często była przedstawiana w ówczesnych zachodnich wystąpieniach, a także i w późniejszej współczesnej literaturze, jako w jakimś sensie tłumacząca i wyjaśniająca zalety Jałty. W opozycji do takich wyobrażeń kształtowała się znaczna część emigracyjnego rozumienia tego zdarzenia. W tym ujęciu Jałta to Monachium, a właściwie, cytuję, jałtańskie supermonachium pobiło swój prawzór. I dalej, cytuję, Monachium było jednym aktem kapitulacji. Krym wygląda jak hurtowa wysprzedaż. W Monachium podarowano Hitlerowi pozycje wyjściowe do podboju Europy. W Jałcie Stalinowi przyznano pozycje umożliwiające podbój świata. Już w lutym 1945 roku ostrzegano, że jak kiedyś po Monachium, tak teraz po Jałcie, zostanie uczynione wszystko, aby uśpić sumienie świata, aby wypaczyć prawdę, aby wesprzeć to, co w istocie było szaleństwem, wszelkimi argumentami rzekomo zdrowego rozsądku i mądrości politycznej. Podobnie jak i inne emigracyjne przeświadczenia, czy wręcz mity właśnie, mit Jałty demaskował jako fałszywe przeciwstawienie moralności polityce, dobra skuteczności. I analogia Jałta-Monachium pozwalała to doskonale podkreślić. To, co wydaje się skuteczne, jest niemoralne i w efekcie jest nieskuteczne w dłuższym dystansie. I zarazem uwydatniała zagrożenie płynące z lekceważenia moralnych kryteriów działań politycznych. Uśpienie sumienia, wyparcie się prawdy przez rządy i społeczeństwa demokracji zachodnich ma konkretne polityczne i militarne skutki. Tak jak każdy kompromis ze złem ostatecznie prowadzi do sukcesu agresora. Wbrew naiwnym nadziejom, polityka ustępstw wobec Stalina, rozumiana przez analogię do polityki epizmentu, nie przybliżała ani bezpieczeństwa, ani stałego pokoju na świecie, co miało być jej raison d'être, gdyż nie można ich osiągnąć przez zaprzedanie połowy świata w niewolę. Wolność, powtarzano, jest niepodzielna. Motyw ten, jak zwrócił chyba w swoim doktoracie profesor Nowak, Andrzej Nowak uwagę, był też i w publicystyce wielkiej emigracji. Ale w publicystyce tejże odwoływał się właściwie do tego, co my dzisiaj nazywamy już globalizacją i postępem cywilizacyjnym i technicznym. W tym świecie drugiej połowy XX wieku nie jest możliwe, tak twierdzono, zatrzymanie wolności w jednym miejscu tylko. Dopóki Jałta będzie obowiązywała w polityce Zachodu, dopóty nie będzie trwałego pokoju i bezpieczeństwa. Tylko odrzucenie porozumień jałtańskich może otworzyć drogę do zasadniczego celu polskiej emigracyjnej polityki, czyli przywrócenia suwerenności i terytorialnej integralności. Widać wyraźnie, jak próbowano unieważnić, zdaniem emigracyjnych analityków, autorów, fałszywą sprzeczność między światowym pokojem, bezpieczeństwem Zachodu, a z drugiej strony wolnością Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej.
W świetle tych przekazów stworzonych przez politykę jałtańską, stworzony przez taką politykę jałtańską i zasadniczo niezmieniony przez politykę powstrzymywania, kształt stosunków międzynarodowych nie był prawdziwym pokojem. Co najwyżej był pokojem zbrojnym. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy sprzyjało utrwaleniu rozbicia Europy oraz wzmocnieniu potęgi i dalszej ekspansji komunistycznej Rosji. To właśnie było podstawowym czynnikiem podsycania zimnej, a w konsekwencji być może nawet prowadzącym do wywołania gorącej wojny. I to wojny, którą Zachód z pewnością przegra, jeśli uparcie będzie trzymał się straconych jałtańskich pozycji. I tak więc polemiczna wymowa badanych przekazów wobec dominujących na Zachodzie postaw była jasna. Nie zachodziła sprzeczność między bezpieczeństwem i pokojem, a uwolnieniem Polski. Przeciwnie, to zabiegi przedstawiane jako pokojowe, a pokazujące emigrację, w tym Polaków, jako tych podżegaczy wojennych, zmierzające do zachowania jałtańskiego rozbicia Europy i pozostawienia pod kontrolą Związku Radzieckiego środkowo-wschodniej jej części, uniemożliwiają utrwalenie trwałego, normalnego pokoju. Jałta, poza tym, Jałta to całość. Pisał między innymi Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza, w jej 8. rocznicę. I w tym sensie porozumienie jałtańskie stanowiło kulminację polityki przyjętej przez przywódców Zachodu już w Teheranie, czy wcześniej w Moskwie, o czym już wspomniano, i kontynuowanych później w Poczdamie, a w niektórych późniejszych przekazach także i w Genewie w 1955 roku. A więc w tym ujęciu widzimy wyraźnie, iż Jałta to skrótowy, syntetyzujący symbol całej tej polityki. I dlatego między innymi to, co możemy określić jako mit Jałty w dyskursie emigracyjnym, było zupełnie innym, czymś innym, niż mit czy legenda Jałty w dyskursie, z jakim polemizowała pani profesor Kersten. Ona przez to rozumiała pewną interpretację historyczną, mówiącą, że to w Jałcie przesądzono o losie Polski i ta interpretacja lekceważyła ewentualny pozytywny dla Polski scenariusz pojałtańskiego rozwoju sytuacji. Dla polskich emigrantów w przedstawieniach Jałty, wyrażających swój zawód wobec sojuszników, a na decyzję Wielkiej Trójki, patrzących z perspektywy pełnej suwerenności i integralności Polski, rozróżnienie między dobrą Jałtą, jak pisano, dającą być może jakieś szanse na ograniczoną suwerenność, a złym jej wykonaniem, które szanse takie ostatecznie przekreśliło, nie miało sensu. Jałta to całość. Ponadto trzeba wskazać, iż wpisana w emigracyjny dyskurs opowieść o Jałcie, czy raczej jałtańskiej polityce, mimo że kryła się niekiedy w historycznych omówieniach, nie zmierzała do historycznej analizy, do faktograficznych ustaleń. Nie wikłała się w akademickie zawiłości. Nie po to ją opowiadano, powtarzano, modyfikowano, podejmowano od nowa. Raczej po to przecież, by zakreślić granicę między wiernością a zdradą, prawem a bezprawiem, między Polską prawdziwą a Polską jałtańską, skłamaną, między celami polskiej i obcej polityki, jednakże realizowanej niekiedy przy udziale niektórych Polaków. A opowieść ta utwierdzała w słuszności z podjętych kiedyś zbiorowych i indywidualnych decyzji pozostania poza krajem. Nadawała pobytowi za granicą znaczenie emigracji politycznej. Nie jakiegoś bezsensownego wyrzucenia za burtę, czy jak w propagandzie komunistycznej zrzucenia
siodła, prawda, bankrutów politycznych. Wiązała wysiłki każdego powojennego emigranta, który przez taką właśnie narrację patrzył na rozwój polityki międzynarodowej, gdziekolwiek by przebywał, czy to w Kanadzie, czy w Australii, na Tasmanii, czy w Argentynie, czy nadal w Europie, z bieżącą ogólnoświatową polityką, z jej zmianami, z walką, ze zmaganiami komunizmu z wolnym światem, ale także z polityką krajów osiedlenia. Bardzo często decyzje wyborcze w późniejszych latach były do pewnego stopnia motywowane takim czy innym wpływem na takim czy innym stosunkiem partii politycznych do swojego do Związku Radzieckiego. W tej sytuacji przedstawienia Jałty miały znaczenie mobilizacyjne. Można zaryzykować twierdzenie, że było inaczej niż w powojennej Polsce, gdzie wymowa Jałty, podsuwana niekiedy dyskretnie, mniej lub bardziej przez władzę, była obezwładniająca. Porzucili nas. Nasz los jest przesądzony, świat podzielony. Znaleźliśmy się po złej stronie żelaznej kurtyny. Musimy akceptować jałtańskie realia i w ich ramach robić co możliwe. I w różnych czasach dla różnych ludzi różne rzeczy były, wydawały się możliwe. Natomiast emigracyjne wyobrażenia Jałty pośredniczyły między przeświadczeniem o zdradzie przez sojuszników, a potrzebą podnoszoną w zdecydowanej większości wypowiedzi dalszego współdziałania, bez którego nie można było sobie wyobrazić przekreślenia Jałty, a więc odzyskania niepodległości. W roku utworzenia NATO generał Anders mówił swoim żołnierzom, cytuję: nie widzę Polski bez zwycięstwa Zachodu. Jestem o tym głęboko przekonany. Pomimo, że Zachód nie przywrócił nam wolności, nie uszanował wielkich ofiar i strat bolesnych, które Polska poniosła. Jałta i Teheran były nie tylko złamaniem przyrzeczeń, ale były i zdradą sojusznika, który był najbardziej lojalny i który przyniósł największe straty. Mimo opuszczenia nas przez sojuszników zachodnich, nie zaprzestaliśmy walki, bo wiedzieliśmy, że w końcu nadejdzie chwila, w której Zachód będzie decydował o wolnym świecie, o wolności świata. Koniec cytatu. A więc w zmieniających się warunkach emigracyjna symbolika Jałty wyrażała to dramatyczne napięcie między dążeniami Polaków a polityką mocarstw zachodnich, między dobrem Polski, a jak dowodzono, źle definiowanym interesem Zachodu, wolnego świata. Zarazem dowodziła wierności Polski Zachodowi w sensie ukształtowanej wspólnoty kultury oraz w jedności interesów i tu w tym ukazywała normę, która została tymczasowo naruszona przez to wszystko, co obejmowano mianem Jałty. Takie ujęcie, tu już mówię w wielkim skrócie, bo wydaje mi się, że zostałem nieco przedwcześnie zdopingowany do kończenia. Takie ujęcie powodowało, że z jednej strony ci, którzy takie pesymistyczne tezy zdrady Zachodu usprawiedliwiającej zerwanie i w związku z tym powrót do kraju. Mackiewicz, Wańkowicz, Hrabyk, ci z jednej strony byli eliminowani z tej wspólnoty dalszej walki, a z drugiej strony oczywiście ci wszyscy, którzy postanowienia krymskie przyjęli, uczynili je podstawą swojej krótkiej klęską zakończonej działalności w kraju. Oni też testu Jałty nie zdali. Stali się wzorami zdrady albo w łagodniejszych sformułowaniach uzależnienia od obcych, wzorami naiwnego realizmu czy po prostu błędnego rozeznania. Podsumowując więc, sytuacja, w jakiej po Jałcie znaleźli się polscy żołnierze i wojenni uchodźcy, a następnie polska emigracja, wymagała mobilizacji, zwartości szeregów,
gdy słabły, a z czasem były wręcz likwidowane ramy instytucjonalne, tym ważniejsze stawały się więzy symboliczne. To reguła. A także w konsekwencji zbudowana na tych więzach symbolicznych wspólnota, poczucie wspólnoty w rozproszeniu. I konstruując swój dyskurs w konfrontacji z propagandą komunistyczną, niejednokrotnie w opozycji do wyobrażeń panujących w krajach osiedleniach, w ich politycznych elitach, polscy emigranci bronili się przed narzuceniem sobie takiego opisu świata, który uzasadniałby i potwierdzał rozwiązanie sprawy polskiej przez wielkie mocarstwa w myśl deklaracji krymskiej. Takiego rozwiązania, które by delegitymizowało rząd polski, a żołnierzy, wojennych uchodźców, przesiedleńców, jeśli by nie wrócili do kraju, ujmowało jako problem humanitarny, społeczny, ekonomiczny, nie polityczny. Jałta tworzyła z nich emigrantów politycznych. Nie mogli z niej zrezygnować. Dziękuję bardzo. Konrad Macha, Europejskie Centrum Solidarności. Mam pytanie do profesora Wolczy i profesora Chabielskiego. Na ile reakcja elit politycznych, tej emigracji po ściśle politycznej jest tożsama z taką emigracją czysto ludzką, taką, która nie uczestniczy w tym dyskursie intelektualnym, politycznym? Czy te reakcje się gdzieś rozjeżdżają, rozmijają? Czy są jakieś badania na ten temat? Bo to jest mnie bardzo ciekawiłoby. To tyle. Zbierzmy najpierw akurat pytania do profesora Wolszy i profesora Chabielskiego najpierw, tak jak już. Ja mam pewne raczej uzupełnienie niż pytanie. Otóż zabrakło mi tutaj w tych wystąpieniach jednej rzeczy. Ja rzeczywiście mówię o własnych badaniach, rzeczywiście zabrakło mi wyników moich własnych badań, powiem żartobliwie, a mianowicie misji Józefa Hieronima Ettingera do kraju i jej przyczyn, a także jakby przyczyn, które spowodowały tę misję i co za nią się w rzeczywistości kryło, co prowadzi też do tezy o rzekomym zaskoczeniu polskich elit politycznych, czy też zwłaszcza tego kręgu, że tak powiem, rządowego, tym, co się właściwie wokół sprawy polskiej dzieje. I tutaj dwa, że tak powiem, krótkie dokumenty historyczne. Pierwszy jest, dokument wywodzi się jeszcze z okresu przed śmiercią generała Sikorskiego. List Stefana Zamoyskiego, polskiego przedstawiciela w Waszyngtonie, do jego przyjaciela Rettingera z czerwca 1943 roku, w którym na podstawie swoich kontaktów bardzo wysokich w Waszyngtonie, przede wszystkim z szefem sztabu amerykańskich sił zbrojnych, generałem Wedemeyerem, on pisze, co następuje. Ja może przeczytam, a to bardzo jest ważny fragment. Moment. On pisze mniej więcej tak. Tutaj, czyli w Waszyngtonie, utwierdza się dość silnie koncepcja uznania żądań rosyjskich. Może bardziej z powodu przekonania, że nie będzie podstaw ani możliwości sprzeciwu, a także pobożnej wyobraźni, że przyniesie to trwałe ułożenie Europy Wschodniej, aniżeli z przekonania jakiejkolwiek słuszności. Koncepcja ta wypływa od najwyższych czynników i tutejszy pan, z dużej litery, czyli Roosevelt, jak się należy domyślać, obecnie krystalizuje ją, a nawet polecił przygotować projekt, jeżeli chodzi o Polskę, na przesłankach linii Kerzona, oddania Polsce Gdańska, Pomorza, Prus Wschodnich oraz Śląska, a nawet przesunięcia naszej granicy zachodniej do Odry. Zamoyski poinformował też o planach spotkania Wielkiej Trójki i tym, że jest jednym z głównych tematów rozmów będą sprawy polskie. Czyli krótko mówiąc, Polacy wiedzieli wszystko z dużym wyprzedzeniem, z bardzo wiarygodnych źródeł. I zresztą z tego się rodzi, to jest jakby iskra, która powoduje wysłanie Rettingera do kraju, który usiłuje to wszystko tłumaczyć, co oczywiście o tym piszę szczegółowo i nie będę o tym mówił. Natomiast istotna jest tutaj rozmowa Rettingera przed wyjazdem do kraju z Idenem, który mówi mu bardzo krótkim zdaniem, jaka jest polityka rządów zachodnich wobec Polski. Ja usiłuję to znaleźć, sekundę.
ale może powiem z pamięci. Powiedz pan Polakom, że my się o wasze ziemie wschodnie bić nie będziemy i macie trochę czasu, żeby się dogadać z Rosją. Taki był przekaz Brytyjczyków, brutalny, no i oczywiście zrealizowany już niebawem w ramach całego procesu, który nazywamy jałtańskim. Dziękuję bardzo. Jeszcze? Proszę państwa, ja chciałem dwie uwagi do referatu profesora Chabielskiego dodać. Mianowicie bardzo słusznie autor tego referatu zwrócił uwagę na wcześniejszą genezę koncepcji stref wpływów. Ona się nie narodziła, że tak powiem, w Wigilię Jałty, tylko dużo wcześniej. No i tu pozwoliłbym sobie dodać taką rzecz. Otóż dla Polaków, z tego co mi wiadomo, takim niezwykle wymownym i symbolicznym wydarzeniem była publikacja w dzienniku Times w sierpniu 1941 roku artykuł profesora Edwarda Harleta Carra, głównego doradcy w owym czasie Foreign Office, którego teza w największym streszczeniu jest taka. Nad Europą Środkowo-Wschodnią któreś z mocarstw zainteresowanych porządkiem w tym rejonie musi sprawować pewien rodzaj kurateli czy też pieczy. Niemcy utraciły te szanse z tytułu podeptania układów monachijskich i całej zbrodniczej polityki Hitlera. I teraz kandydatem do tej roli jest drugie mocarstwo. Nie muszę mówić o jakim myślał profesor Carr. I to jest właśnie pierwszy zarys, publiczny zarys, oczywiście półoficjalny, ale jednak zarys koncepcji stref wpływów. I druga sprawa, choć być może słusznie autor tego referatu nie uznał za potrzebne o tym mówić, albowiem zagadnienie to wiąże się bardziej z Poczdamem niż z Jałtą. Chodzi mi mianowicie o ujawniony jednak pewien taki nurt afirmacji tego, co przyniosła nam regulacja jałtańsko-poczdamska na temat Niemiec. Mam na myśli ustalenie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i zarazem postanowienie o usunięciu z tych terenów ludności niemieckiej. Jeżeli weźmiemy na przykład publicystykę pod uwagę, z lat 45, 46, 47 takich postaci Ministerstwa Prac Kongresowych jak Marian Sejda, który jak wiemy do kraju nie wrócił, albo Józef Winiewicz, który pełnił ważną rolę w tym ministerstwie, to właśnie rodzaj zachwytu wręcz z tego punktu widzenia ujawnia się w tych wystąpieniach. A więc motyw dziejowej sprawiedliwości, dziejowego wyrównania w konfrontacji z Niemcami, doniosłość decyzji o usunięciu ludności niemieckiej jest bardzo mocno akcentowana. No i oczywiście motyw narodowościowej jednolitości Nowej Polski. Trzeba by to, myślę, dodać. To tylko oczywiście było uzupełnienie. Dziękuję. Zdzisław Kudelski. Ja mam pytanie do Rafała Chabielskiego. Wspominałeś o tej konspiracji żołnierskiej jako reakcji na Jałtę. Chciałem zapytać, na ile poważnie można traktować te rozmaite doniesienia dotyczące buntów 5. Dywizji, prawda, któremu patronował jakoś generał Sulik i grupa żołnierzy, która jakby na znak protestu chciała doprowadzić do internowania, prawda, nie chciała złożyć broni, przynajmniej w taki symboliczny sposób zaznaczyć swoją niezgodę. Czy to jest jak gdyby poważna sprawa, bo tutaj jakoś z tą historią był też związany pułkownik Harcaj, prawda, szef sztabu generała Andersa, który na znak protestu podał się wtedy do dymisji. Czy jeszcze jakieś pytania? To może najpierw profesor Wolsz. Skoro bliżej ma pan do mnie, to pozwolę sobie udzielić odpowiedzi na
te pytania, czy też problemy, które Państwa nurtują, oraz jeszcze podzielić się jedną refleksją, która również będzie dotyczyła wystąpienia. Zacznę może od tego, że było pytanie, na ile właśnie opinie czy reakcje elit rządowych, struktur rządowych można byłoby później porównywać z reakcjami zwykłego mieszkańca polskiego Londynu, jeśli chodzi o problem Jałty. Wydaje mi się, że nikt takich badań szczegółowych jeszcze nie prowadził. Natomiast z takich nielicznych relacji, wspomnień zwykłych ludzi, którzy mieszkali w tym czasie w Londynie i bliskie były im zagadnienia polityczne, to w dużej mierze ich wiedza opierała się przede wszystkim na publicystyce prasowej, a tej, którą na co dzień spotykali się. Nie jest wykluczone, że był to Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza. I to w zasadzie było powielenie tej wiedzy, którą uzyskali wcześniej. Przypominam sobie, że jeden z takich mieszkańców, kiedy zapoznał się z tekstem Stanisława Grabskiego, Nil Desperandum, i tam jakoś próbował to skomentować, to komentarz był krótki, że chyba stary Grabski oszalał. To była jakby jego taka króciutka reakcja na to, z czym zapoznał się po lekturze tejże broszurki. Jeśli chodzi o sprawę, o czym mówił pan profesor Chabielski i później nawiązał do tego pan profesor Kornat, mówimy o strefach wpływów, to oczywiście możemy szukać różnego rodzaju jakby genezy tego zjawiska w publicystyce brytyjskiej. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że to bynajmniej nie Anglicy wymyślili i nadali sprawie bieg w 1943 roku. Nie był to pomysł Antonego Idena i bynajmniej on jak najdalej stał wówczas od tego rozwiązania, ale pomysłodawcą był sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, który zgłosił tę propozycję. Pod rozwagę Anglicy zachowali daleko idącą wstrzemięźliwość, wprost przeciwnie. Nawet próbowali przekonywać Amerykanów, że to jest złe rozwiązanie. Zresztą początkowo i reakcja Mołotowa była zadziwiająca. On też nie dał od razu konkretnej odpowiedzi, że Związek Sowiecki jest za takim właśnie rozwiązaniem problemów. Tyle tylko, że o ile Anglicy chyba raczej byli uczciwi oceniając zjawisko, o tyle Mołotow był nieuczciwy i jakby chciał wytrącić pewien argument, który mógłby być wykorzystany w przyszłości, że to spadło dla nich jak taka manna z nieba i od razu będziemy mogli to wykorzystywać. Prowadził grę polityczną, po prostu wyczekał jakiś czas, poprosił o czas do zastanowienia i do konsultacji ze Stalinem. I nie pamiętam już w tej chwili, czy to chyba było dzień po złożeniu przez Cordela Hala tej opinii. W dniu następnym stwierdził, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i rzeczywiście takie strefy wpływów są z punktu widzenia tych trzech mocarstw bardzo potrzebne, a już podział, które państwo będzie za co odpowiadało, to już było logiczne, bo wiadomo, gdzie będzie sięgała niedługo Armia Czerwona, gdzie być może będą wojska amerykańskie. Także tu w sam raz, znaczy ja nie neguję tych pomysłów w prasie brytyjskiej jeszcze okresu wojny, niemniej jednak motorem sprawczym były Stany Zjednoczone i to one jakby forsowały rozwiązanie tego problemu. Pozostaje pytanie, świadomie czy nieświadomie, czy Amerykanie, ja uważam, że nie mieli takiej aż chyba świadomości w sprawie tego wszystkiego, czego Sowieci mogą dokonać. I być może to mogłoby ich troszeczkę wytłumaczyć z takiego forsowania problemu, ale być może mylę się i wymagałoby to jakichś dodatkowych badań naukowych. Rafał pytał
o wojsko, o ten być może niezrozumiały rozkaz naszych dowódców. Ja tylko, znaczy nie jestem specjalistą, tu prawdopodobnie być może trzeba byłoby biografów Andersa zapytać, być może tych, którzy badają historię polskich sił zbrojnych na Zachodzie, niech oni rozwikłają tę zagadkę. Ale wydaje mi się, że tu musimy wziąć pod uwagę chyba jeden zasadniczy argument, który jest chyba bardzo ważny i on być może tłumaczy całą sprawę. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w tym momencie jest jeszcze rządem uznawanym przez Wielkie Mocarstwa. To jest jeszcze chyba okres, kiedy i gabinet Tomasza Arciszewskiego i w ogóle te struktury rządowe próbują ratować, co jeszcze można uratować. Więc jawne manifestowanie, łącznie właśnie z jakimś takim manifestowaniem, żeby żołnierze już nie uczestniczyli, nie angażowali się, czy też lekceważenie jakby na problem nie patrzeć sojuszników, mogłoby jeszcze gorzej sytuować struktury polskiej władzy na emigracji. Być może to jest wytłumaczenie, być może nie, nie potrafię tego powiedzieć. Niemniej jednak rzeczywiście fragment tego rozkazu no, jest taki trochę nielogiczny, no bo z jednej strony rzeczywiście jest stanowczy protest, zresztą ja też ten fragment gdzieś tam cytowałem, no, ale z drugiej strony jest jakby to coś, co wygląda zupełnie inaczej. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a to tak w nawiązaniu do referatu o NIDzie. Bohaterem referatu był Zygmunt Szempliński, Stanisław Klinga, jeden z wybitniejszych rzeczywiście publicystów, ale też taki dość dobry sowietolog emigracyjny. Zresztą niebawem będzie praca doktorska poświęcona Szemplińskiemu. No, to finiszuje z tą pracą mój doktorant, więc tam prowadził dość interesujące badania i rzeczywiście to jest bardzo ciekawa postać. Natomiast zmierzam do czegoś innego, znaczy do tego, w jakiej sytuacji byli niektórzy z polskich emigracyjnych ekspertów, myślicieli, publicystów, polityków w sytuacji tej powojennej, kiedy oni byli na emigracji, pozostali na Wyspach Brytyjskich, w zupełnie innej rzeczywistości przebywali, a ich rodziny przebywały w kraju. I Szempliński był właśnie w takiej sytuacji, bo Szempliński zostawił w Polsce żonę i 3 córki. I w 1945 roku nie udało mu się sprowadzić tej rodziny do Wielkiej Brytanii. On już, te panie pozostały do końca życia w Polsce, on pozostał na Wyspach Brytyjskich. Zresztą jedynym ratunkiem, wyjściem z sytuacji był rozwód, który został w bardzo szybkim tempie przeprowadzony, bo praktycznie rzecz biorąc zamknął córką Szempińskiego rozwój jakiejkolwiek kariery. I ja znam historię, bo znam rozdział pracy doktorskiej mojego doktoranta, dlatego jestem taki mądry. I on dotarł do 2 córek, bo one jeszcze niedawno żyły. Niedawno zmarła Wanda Szemplińska w ubiegłym roku. Była profesorem Polskiej Akademii Nauk, była chemiczką. I gdyby nie ten rozwód, gdyby nie no jakby takie sztuczne rozejście się rodziny, ona nigdy niczego by nie osiągnęła, bo ona była skazana od razu na porażkę. Mało tego, ona była mistrzynią świata w szybownictwie. Była pierwszą Polką, która... To jest taki przelot w trójkącie. To jest taka konkurencja w szybownictwie. Gdzieś ustanowiła na początku lat 50. wspaniały rekord świata. I wówczas nagle przestała o nim pisać prasa. Nie? Dlatego, że nie była wzorem do naśladowania. Pomimo rozwodu była córką jakiegoś emigracyjnego pismaka, jak to ujmowano, który szkaluje Związek Sowiecki. Więc nie może być wzorem do naśladowania dla polskiej młodzieży, bo ma takie samo nazwisko. I była w wyjątkowo trudnej sytuacji. I zresztą, chociaż dalej latała tym szybowcem, biła rekordy, to prasa na ten temat
na ten temat milczała, ale podejrzewam, że to nie tylko rodzina Szemplińskich była w takiej sytuacji. To nie jedna polska rodzina była w takiej sytuacji, że był albo wujek, albo tata, albo brat, albo dziadek w polskim Londynie, czy gdzieś tam w świecie manifestował swój wielki patriotyzm, postawę antysowiecką, a druga część rodziny była tutaj w Polsce i skazana była na milczenie, zapomnienie, bez perspektyw rozwoju, kariery, studiów, nie wiem, lepszej pracy, czegoś jeszcze w życiu. Dziękuję. Teraz głos oddamy profesorowi Chabielskiemu. Jeśli chodzi o ten dyskurs, to wygląda to w ten sposób, że oczywiście on przebiega w obrębie tych, którzy są do tego dyskursu przygotowani. Natomiast mamy do czynienia z taką drugą odsłoną zabiegów o to, żeby emigracja była jak najbardziej liczebna w sensie ilościowym. To jest przeciwdziałanie akcji repatriacyjnej, którą podejmuje rząd warszawski. I ona dotyczy nie tyle emigracji tej pojałtańskiej, no bo ona już jest skonsolidowaną wspólnotą i wie, że jej los jest związany z tym, żeby być poza Polską i tam siebie widzi, ale tutaj batalia toczy się o więźniów obozów, no to głównie Polaków w Niemczech, którzy wychodzą z obozów. Znaczy, no oczywiście strefa sowiecka jest poza zasięgiem, natomiast ci, którzy są w strefach zachodnich, mogą wracać albo nie. No i z inicjatywy rządu jest uruchomione ogromna, jednak na możliwości rządu, akcja o charakterze propagandowym. Są drukowane broszury informacyjne mówiące o tym, gdzie można się osiedlać, ale także takie teksty czysto polityczne zachęcające do tego, żeby zostać, żeby nie wracać. No spór jest oczywisty, prawda? Znaczy ta dychotomia, no jeśli wrócisz, to siłą rzeczy pośrednio popierasz system, to co się tam stało, a jeśli zostajesz, no to jesteś przeciwnikiem Jałty czy tego nowego porządku, a poza tym wzmacniasz tą emigracyjną, państwo na emigracji. Jeśli chodzi o pytanie Zdzicha Kudelskiego, to ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy są jakiekolwiek korelacje pomiędzy tymi konspiracjami oficerskimi. Chciałem tylko tutaj jedną rzecz skorygować. One są wcześniej niż Jałta. One nie są reakcją na Jałtę. One są skierowane przeciwko Sikorskiemu. No potem przeciwko Mikołajczykowi, tam są jakieś skandale, bo wydają własne pisma, te pisma, jak się okazuje, są drukowane oczywiście, bo zawsze w Polsce musi być coś dziwnego, takie dziwadło jakieś wyjść, więc to w Ministerstwie Informacji są drukowane te pisma, prawda? To jest jedno z powodów, dla których odchodzi z tego ministerstwa Stroński, no niesłychany zwolennik i przyjaciel polityczny Sikorskiego. Natomiast jeśli chodzi o bunt, no to są różne opinie na ten temat, bo ja spotkałem się, znaczy bunt 5. Dywizji Kresowej, to bunt, do którego właściwie nie doszło. Ja spotkałem się z dwoma interpretacjami, że to trochę wymierzone przeciwko Andersowi, no ale to też nie wiem, a dlaczego to? Dlaczego Sulik ma przeciwko Andersowi, prawda? A z drugiej strony, że to jest akcja, którą trochę Anders sterował, ale jakie są przyczyny tego, to nie bardzo wiadomo. Bardzo dobrze, że to się nie rozwinęło, bo dzięki temu ten korpus jako konstrukcja społeczna mógł jakoś jeszcze dotrwać do końca, prawda? Bo jeszcze chciałem słowo dopowiedzieć do tego wszystkiego, że mimo niechętnego stosunku Anglików do tak zwanej sprawy polskiej, do tych postulatów politycznych, trzeba powiedzieć, że oni się bardzo fair zachowali w stosunku do emigracji na takim poziomie czysto ludzkim. No przecież poszerzenie, przyjęcie, znaczy zgoda de facto taka trochę milcząca, zgoda na to, żeby do korpusu przyjeżdżali po zakończeniu wojny byli więźniowie. No, czyli osoby, które nigdy nie służyły pod dowództwem angielskim. Ten korpus się strasznie nie rozrastał etatowo. Przewiezienie tego wszystkiego, całego tego towarzystwa do Wielkiej Brytanii, PKRP, Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, no, gdzie można było zdobywać pracę, no, to była służba wojskowa z odpowiednimi poborami finansowymi, gdzie można było się uczyć jej języka, zawodu, no oczywiście takich zawodów, jakie Anglicy uważali za ważne dla siebie, no, ale oni to wszystko finansowali. No. Więc gdyby doszło do jakichś działań o charakterze takim buntowniczym, broń Boże, jeszcze z użyciem broni, to nie wyobrażam sobie, no to mogłoby to przynieść efekty fatalne. Dziękuję.
Szanowni Państwo, dalsze rozmowy proponuję przenieść do kuluarów i zapraszam na króciutką przerwę kawową. Następny panel poprowadzi dr Patryk Pleskot.